Drodzy Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich przed gankiem Dworu Miłoszowego w Krasnogródzie. To już jest tradycja naszych spotkań sierpniowych. Naszym gościem jest. Profesor Timothy Snyder. Przywitajmy go bardzo serdecznie. Przed nami rozmowa o wolności. Tak jak żeśmy zaanonsowali, wysyłając zaproszenia do Państwa, plakaty. Wiem, że jesteście i z bliższych, i z dalszych okolic. Dziękuję. Że tak licznie możemy się na tej Jagorze Krasnogródskiej spotykać. Dla wielu z Państwa to będzie kontynuacja rozmów, które prowadziliśmy tutaj w minionym czasie. Dla niektórych z Państwa będzie to pierwsze spotkanie. Będąc tego świadomymi, chcemy. będziemy tak rozmawiali, żebyście Państwo mieli komfort bycia w środku. Spraw o których rozmawiamy, mówię o tym dlatego, że o wolności już roz zaczęliśmy rozmawiać z Timothy Snyderem wcześniej. Była też bohaterką jednego z naszych spotkań książka „Droga do niewolności”, która no, jest jakimś niewątpliwie kontekstem odniesieniem do dzisiejszych rozważań, ale już wtedy. Timothy Snyder zaznaczał, że po takim spojrzeniu, podejściu krytycznym, obnażającym problem, jaki mamy z nowymi tyraniami w, w świecie współczesnym, przyjdzie czas na budowanie wizji, narracji bardziej konstruktywnej. I że wyzwanie, które. Czuł, analizując świat współczesny jako historyk, zawsze stawiało go w obliczu sytuacji: no dobrze, ale skoro nie tak, a dobrze, skoro tak, źle, to w jaką stronę powinniśmy zmierzać? Ku czemu? Co powinno być odpowiedzią na taką krytyczną wizję rzeczywistości. I stąd dzisiejsza nasza rozmowa o książce, która jeszcze fizycznie nie istnieje. I to jest też nową w naszych spotkaniach. Ta książka, która ukaże się prawdopodobnie w przyszłym roku i będzie nosiła tytuł O Wolności. Była przez cały szereg lat pisana, między innymi tutaj, w Krasnogródzie, przez profesora Snydera i między innymi też przy okazji takich seminariów, które nazwaliśmy Czytanie II, czyli spotkań z doktorantami, liderami organizacji pozarządowych z Ukrainy, Litwy, Polski, Ameryki. I w tym roku ta szkoła również się odbyła, i jej wyjątkowość właśnie polegała na tym, że na żywo jeszcze dyskutowaliśmy z Timothy Snyderem książkę, nad którą jeszcze ciągle pracuję i którą ciągle piszę. Możecie się też Państwo w jakim sensie czuć jeszcze uczestnikami tego procesu, i być może z tej naszej rozmowy. Również jakieś refleksje przedostaną się do tej książki. To jest też taki sposób, w jaki Timothy Snyder pisze swoją książkę, słuchając, rozmawiając z ludźmi. Wiem też o tym, że u siebie w New Haven pisał tą książkę w dialogu, czy rozmawiając, czy spotykając się z więźniami osadzonymi w więzieniu w Ameryce. No w każdym razie to są, to są konteksty, które, które Państwu chcę tylko króciutko przywołać, żeby, żebyśmy mieli świadomość w jakiej sytuacji i w jakim momencie się znajdujemy i że to jest dosyć niezwykłe spotkanie. Pierwsze na, wokół książki, która jeszcze jeszcze do końca nie została napisana. Jest też tradycją naszych spotkań, od jakiegoś czasu przynajmniej, że otwieram je czytając Timowi wiersze i pytając o ich o refleksję nad nimi. Jeżeli Państwo pamiętacie, w zeszłym roku czytałem wiersze ukraińskich poetek, m.in. Julii Musakowskiej, która K której to wiersz o strachu wszedł też, myślę, do refleksji Timoti na temat e, e, wolności. A dzisiaj, Timie, chcę rozpocząć i przygotowałem e, na zagajenie, na otwarcie naszej rozmowy taki fragment z traktatu moralnego Czesława Miłosza. Traktatu moralnego, który Miłosz pisał w Waszyngtonie, w 1947 roku, dwa lata po wojnie i miał już wtedy dosyć prowokacyjny tytuł Traktat Moralny, w którym sprawę etyki Miłosz stawiał w centrum uwagi, jakby podkreślając, że trzeba próbować docierać do rzeczy sedna pod... Ideologiami, pod książkami, że tam blisko ludzi znajduje się być może prawda, którą warto pozostać wiernym. To jest fragment traktatu moralnego, który zaczyna się od takiego akapitu: Dosyć o książkach. Ludzie ważni. I miłość, Pisze w nim tak: Nie czas na kpinki, bo się pleni szczególny rodzaj schizofrenii. Jeżeli wierzę w Finisterre, to nie, że środki są niezmierne i że zrobiono biatomik, lecz że się zjawił katatonik jako społeczna pewna postać i on ma postępowi sprostać. Psychologiczna stąd wymowa, jaką ma sprawa atomowa, a Babel na ostatniej cegle kładzie dwie klęski równolegle. Bo schizofrenia rozdwojenie istoty na kwiat i korzenie poczucie, że te moje czyny spełniam nie ja, ale ktoś inny. Kark skręcić komuś jest drobnostką. Potem komedię czytać, boską czy stary, oklaskiwać kwartet, lub dyskutować awangardę. Na mniejszą skalę, to codzienne ktoś mówi zło jest bezimienne a nas użyto jak narzędzi ma rację i ku zgubie pędzi. Wybrałem ten fragment, bo. Przeczytawszy Twoją książkę, miałem wrażenie, że towarzyszy ci podobna refleksja, to znaczy refleksja o rozdwojeniu, o jakiejś schizofrenii, w której pogrążony jest nasz współczesny świat o rozbiciu spójni jakiejś. Yy, Dalej Miłosz pisze, fenomen ten, jak nam się jawi, jest skutkiem naciskania lawin na glebę, gdzie złożyły wieki mocno osiadły kult dla etyki. Jeżeli tutaj ktoś pozwoli ponownie użyć paraboli na pomoc fizyków pomysłom, inne rozbicie jądra przyszło. I to inne rozbicie jądra jest właśnie rozbiciem nie jądra atomu, ale rozbiciem jądra wartości, jądra etyki, jądra spójni, w której wszyscy, jest jakiś wspólny grunt uchwytny wartości. Jakbyś mógł skomentować ten fragment Miłosza i być może twoje podejście do tego, dlaczego o wolności? Jak, jak zwykle zaczynamy od samych samek łatwych i prostackich pytań. A Bardzo, bardzo Państwa um, pozdrawiam. Witam. Dziękuję za obecność. Dziękuję kolegom z um, Krasnogóry za to, że możemy być tutaj. Um, dziękuję za pracę w, tą, w, w to spotkanie włożoną już przed tym, jak, jak my zaczęliśmy. Więc po pierwsze, um, Krzysztof coś bar już bardzo ciekawego mówił w sprawie nienapisanej książki, więc mam nadzieję, że Państwo już um, że państwo już uświadomiliście sobie, że jak autor już, już napisał książkę, już stracił sam zainteresowanie tą książką. I, i musi się z publicznością się spotykać, ale już się tym już, się tym już nie interesuje. Um, ale w moim wypadku ja już tym tematem jeszcze interesuję, bo nie dopisałem do końca książki i w tym Krzysztof ma rację. Um, żartuję trochę, ale nie do końca, bo mi się wydaje, że, że Krzysztof oczywiście też ma rację w tym, że wkładam dużo wartości Um, Rozmową, bo mi się wydaje, że autor ma to, do, ma to, ma to do, do siebie, że uważa, że pisze sam, ale nie pisze sam, i właściwie chodzi o to, do jakiego stopnia on jest tego świadom, że sam nie pisze, i, i świadomie jakby wybiera towarzystwo do, do pisania. Więc świadomie na przykład, Um, wybieram towarzystwo Krasnogródskie I, 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 i tym samym zbliżamy się do, do odpowiedzi na, na, na pytanie przez przez kieszeńa um, więc ja, 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 ja troszkę ja troszkę poetom po, poetów, zaz, z, 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 z zawsze zazdroście, bo z jednej strony używają słów w sposób um, bardzo precyzyjny. Ale z drugiej strony nie, 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 muszą, nie muszą potem wyjaśniać o co chodziło. <ślesz> Więc ja, 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 ja piszę prozą. I próbuję w tej książce, i w ogóle, ale, ale zwłaszcza w tej książce, pisać precyzyjnie, bo mi się wydaje, że, że ta, ten nasz problem z wolnością ma do czynienia, dotyczy również właściwie słów. Że jeżeli jest problem rozdwojenia, jeżeli jest problem wyobcowania, alienacja, to jest m.in. skutek to jest skutek tego, że tracimy powoli kontakt z słowami, bo słów jest za dużo. Słów jest już bezlicz dzięki internetowi, jest bezlicz słów, ale, ale słów tak naprawdę do końca przemyślonych bardzo nam brak. Tak, tak mi się wydaje i wydaje mi się, że wy, wy, w tej chmurze słów, zwłaszcza tru, trudno jest um, się, się zmagać, się, um, się a, zmierzyć do tego punktu, gdzie słowa już nie funkcjonują, gdzie dalej nie może. Bo jeżeli chodzi o wolność, i, i, I teraz zaczynam właściwie odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli chodzi o wolność, wolność to jakość, um, jaką można tylko, do, można tylko do pewnego stopnia opisać właściwie, um, można, bo, bo w tej książce jest, jest określenie wolności i być może o, o tym określeniu będziemy mówić, ale, ale wolność graniczy się z metafizyką, nie tylko z normatywnością, nie tylko z, z tym, co się na co dzień powinno, ale z, z metafizyką. Um, bo, bo wolność jest ten stan, który nam pozwala wybierać wśród tych wartości, albo może lepiej powśród tych cnot, które są dla nas osobiście ważne. Więc to jest stan fizyczny, bo to jest stan, w którym możemy żyć, ale to jest równocześnie stan metafizyczny, bo to jest stan, w którym możemy wybrać pośród rzeczy, jakie w ogóle nie, nie są rzeczami. To, to są snoty, to są wartości, raczej, raczej, raczej cnoty. Więc, um, więc chodzi i, i też jeżeli chodzi o wolność, i, i, i też czuję zazdrość tych poetów, bo jeżeli chodzi o wolność, jest, jest, jest pewna. Nie, to już na późno, na później, na później. To, to... to rozbicie jądra, na które miłość próbuje zwrócić uwagę, czyli nie tylko atomu, nie tylko zagrozy wojny atomowej, ale jądra, które dawało jakąś spójnie wartością gruntowi. Stąd u niego na końcu się pojawia to jądro ciemności, bo jeżeli to jądro się rozbija wartości, to stoimy w obliczu jądra ciemności. Przywołałem też ten fragment, dlatego że Mam takie wrażenie, że po książce Drodze do Niewolności, w której pokazywałeś na różne sprzeczności, przeciwieństwa, które już istnieją w świecie indywidualizm, totalitaryzm. Yy, yy, równość, oligarchiczność, nieuch nieuchronność, wieczność. Jakby próbowałeś opisać brak wolności w świecie właśnie przez to, że wszystko rozszczepiło się na, na osobne, przeciwstawne byty. Ta Twoja książka o wolności jest jakąś próbą. Sta Scalenia. to znaczy, mam takie wrażenie, jakbyś próbował wyjść poza język przeciwstawności, pisząc o wolności, jakby uwolnić wolność. No Oczywiście przywołujesz Izaja Berlina, wolność negatywna, pozytywna, te, to rozróżnienie, które wprowadził, ale sam też od tego. Odchodzisz. Jakbyś mógł o tym powiedzieć. Jak wolność sytuuje się u ciebie właśnie w takim planie wyjścia po, poza sprzeczność, poza rozróżnienie? Tak, to jest bardzo, bardzo trafna obserwacja. Bo jak, jak się. Jak, jak zostałem w roku 2016, do tego zmuszone, żeby pisać o wolności, właściwie um, zwycięstwem Trumpa, i też związany z tym zwycięstwem obecność um, rosyjskiej polityki w naszej polityce, pisałem obronną, więc językiem nie, 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 nie stuprocentowo, ale głównie to był język obronny, więc um, ci z Państwa, którzy tą książeczką pamiętają, Będą no, no również pamiętać, że chodziło o lekcje, lekcje jakby z przyszłości. Chodziło o moją książkę o tyranii. I chodziło o to, co trzeba robić, żeby czemuś przeciwstawiać, żeby czemuś, przeciw, żeby coś przeciwstawiać, um, żeby czemuś za, zapobiegać. I, I ta książka bardzo dobrze funkcjonowała, ale między innymi dlatego, że nie określiłem do końca, co to jest ta wolność. A więc można było się z tą książką zgodzić z różnych pozycji, i bo, bo ta książka nie wymagała, żeby czytać, a żeby czytać sam, sam um, przechodził refleksją o o własnej, o własnej pozycji, o własnym, o własnym światopoglądzie. Więc jak, jak słusznie mówisz, w, w, w drodze do niewolności próbowałem. Pokazać, jakie są przed nami rzeczywiście stające alternatywy, na przykład oligarchie czy równość, i że, o, że o głów, główna tendencja jest, jest w kierunku oligarchii, na przykład, ale równość jest raczej tu wartość. Tak, to jest możliwość, to jest, to jest, to jest wartość. Ale ta książka, która jest um, historią współczesną, działa, a Ościgająca. Chodzi o to, co się teraz dzieje i co będzie się działo, i jak byśmy nic nie robili. I, 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 ale chciałem jak, jak chciałem, <ścoughs> chciałem jednak powiedzieć, choć wszystko idzie w niewłaściwym kierunku, i to było niestety tak było w latach w, 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 w tych latach, um, i, że jest możliwość myślenia innymi kategoriami. I, i, I konkluzja tej książki nie jest historyczna, to jest raczej normatywna, albo może nawet metafizyczna. Więc w, w, w następujący chciałbym jakby, chciałbym jakby zgodzić się na własne wyzwanie, że, że jeżeli ja mówię o tym, że mamy się bronić, i jeżeli potem ja mówię o tym, przed czym konkretnie mamy się obronić, ale jakimś, jakimś orężnym, więc czym, czym, nie tylko przed czym, ale czym, i w imieniu czegoś i, 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 i jakimiś konkretnymi instrumentami konceptualnymi, moralnymi. Więc o to chodziło i to jest to jest znacznie trudniej właściwie, a, a Oczywiście to jest trudno. Um, nie, jest, nie jest przypadek, że, że mało jest niebanalnych książek o wolności <laughs> I, i, i mi się wydaje. Um, mi się wydaje, że, że właściwie jest. Bo dla mnie dla mnie wolność jest jest cnotą cnot albo wartością wartości. Nie chodzi o to, że jest wyższa niż inne, Chodzi o to, że wolność to ten stan, który umożliwia wszystkie. Umożliwia wszystkie. Ale sam się już egzystuje w tej sferze metafizycznej. Przynajmniej połowicznie tam, tam istnieje. I, i wszyscy się właściwie tego boją. Boję się metafizyki właściwej. Jesteśmy, jesteśmy, nam, nam jest komfortowo, jeżeli chodzi o kościół, jeżeli chodzi o jakąś metafizykę prywatną. No, ty, masz, ty masz Twoją, być może ja mam moją, ale jest w szufladzie, tak jak Twoje jest w szufladzie albo w samochodzie. Um, ale nie jest, nie, jest, nie jest rzeczywista, bo nie jest tam między nami. Nie będziemy o niej dyskutować. Tak? Ale, ale nie, 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 nie można. Nawet gdybym nie chciał, ale i chcę, ale nawet gdybym nie chciał, nie można mówić o przyszłości politycznej, um, nie można mówić o wachlarzu możliwości politycznych w przyszłości bez jakiejś tam metafizyki. Bo bez metafizyki, bez, bez jakiejś tam cnoty, bez wolności albo, albo jakiejkolwiek innej, nie można mówić o przyszłości. Można mówić o kontynuacji tego, co mamy. można mówić o jakimś tam determinizmie, można mówić o, o stagnacji, ale żeby tak naprawdę wyobrażać sobie przyszłość, musi być, musi być przynajmniej troszkę tej metafizyki, tak? Bo wyobraźni nie będzie nie bę możliwe, um, nie będzie bę możliwa wyobrażeń polityczna bez jakiej, bez przynajmniej minimalnej dozy metafizyki. I ja, ja się do tego otwarcie przy przyznaję. Ja się do tego przyznaję otwarcie. Ja to akceptuję, ja to przyjmuję. Um, I więc ja, ja pisząc o, o wolności, rozumiem, że, że mam przed sobą um, a jakby problem czysto filozoficzny, czy to znaczy, ja muszę pisać w sposób Koherentny, ale też mam, mam, mam ten problem, że właściwie współczesność tego nie oczekuje. Um, jak chcę, ja, ja chcę przebrąć przez te ramy um, i jak chcę pokazać, jaka może być lepsza przyszłość, ale właściwie to nie jest możliwe bez, bez, um, bez pojęcia na wolności, bez jakiegoś pojęcia met natury metafizycznej. No, zakreślasz przyszłościowy horyzont w swojej książce 2076 rok. Nie wszyscy z nas dożyją tego okresu. Pewnie jesteś też tego świadomy, więc jest jakieś ziarno utopii w tej twojej opowieści. No, w 2076 roku to będzie 300 lat od... Amerykańskiej wolności, od, tego, od książkę zaczynasz między innymi od takiego swojego wspomnienia rodzinnego w Ohio, kiedy dzwoniliście dzwonkiem w ten dzień, żeby świętować liberty wolność właśnie z, 1700, z 1876 roku. Więc jest ten, ta perspektywa przyszłościowa i jest i książkę, bo może nawet od tego byśmy zaczęli, Timie, kończysz rozdziałem o rządzie. Na tytuł ostatniego rozdziału jest rząd, czyli zastanawiasz się, jak mógłby wyglądać rząd w 2076 roku, gdyby ta. Praca nad wolnością została wy wykonana tak, jak, jak ją zakreślasz w swojej książce. I to pojawienie się rządu i wolności już dla mnie, znaczy już nie teraz, ale był taki czas, kiedy były to przeciw, pojęcia przeciwstawne i wyobrażaliśmy sobie po 1989 roku, że wolność będziemy zyskiwali w ten sposób, że będzie coraz mniej rządu i że będziemy coraz bardziej się od rządu uwalniali. I, i, i pamiętam, chcę tylko to ulokować w czasie, taką książkę, Tony Jada źle ma się kraj, którą on pisze po, no, tuż po, po tym kryzysie 2008 roku. I drukuje pierwszy taki artykuł w New York Review of Books, chyba właśnie w 2008 czy 2009 roku, kiedy domaga się czy pisze o wyzwaniu, jakby, bo to jest sytuacja, w której kapitalizm, rynek zwrócił się o pomoc do rządu, o ratunek do państwa i pisze o tej sytuacji jako momencie, w którym, w którym musimy na nowo zacząć się zastanawiać, jak on powinien wyglądać i Tony Judd pisze wtedy, że wybór, jaki mamy przed sobą, to nie jest wybór między państwem a... a yy, yy. Totalitaryzmem na przykład, tyl, y, czy wolnym rynkiem, tylko to jest wybór między państwem a państwem. To znaczy, że może być bardzo złe państwo, o, których, o tych państwach piszesz i o tyranii, i w drodze do niewolności, i może być drugie państwo, inne państwo, to które, y, które będzie miało ten rząd, o którym y, piszesz. I stawia, jakby przywołuje, bo chcę jeszcze, żebyś powróci, żebyśmy powrócili na moment do tego, co nazywasz metafizyką w swojej książce, czyli ja pamiętam na końcu tego artykułu w New York Review of Books, Tony Judd pisze, że dostał, już w książce pisze, że po publikowaniu w gazecie tego tekstu dostał taką korespondencję od swojej znajomej, która mu napisała, że ty tak niezwykle napisałeś, ale nie tylko dlatego, o czym pisałeś, ale że jak to pisałeś, że ty, że ty pisałeś to w takim staroświeckim języku, że zacząłeś mówić o etyce, o wartościach i że to jej się wydawało zupełnym nowym. Ta stara świeckość może się też pojawić, u, to poczucie ucztelnika Twojej nowej książki. Tam, jak wspomniałeś, nie, nie wycofujesz się od mówienia o Wartościach i mówisz, nazywasz to też piątym wymiarem swojej, swojej, swojej refleksji. Jakbyś, jakbyśmy mogli na chwilę się nad tym zatrzymać, Timie, tym rządzie przyszłości i tym języku, który o nim traktuje, czyli spotkaniu, jakby myślenia o rządzie z językiem wartości, z metafizyką. Tak, no przy, przy tej okazji trzeba, trzeba również zaznaczyć, że chodzi o dyskusję um, już, długo, już już długo się toczącą, bo sam bo, bo sam sam z, z, sam z Tonym jatem wspólnie pisaliśmy książkę. I w tej książce jest, jest właśnie o tym, o tym mowa, o państwie i o tym, w jakich, w jakich sferach państwo jest funkcjonalne, i o, o tych sferach, w których państwo być może jest mniej funkcjonalne, i że to jest po prostu wybór to jest, to jest granica, nie ma tu żadnego. Żadnych absolutnych rozwiązań, po prostu czasem jest tak i czasem jest tak i trzeba, i trzeba wybrać. I Tony, um, wygłaszając takie, takie właściwie proste, choć nieoczywiste poglądy, um, pisał m.in. Krótki, krótki artykuł, jakby powierzchownie o, o Miłoszu, ale właściwie wcale nie o Miłoszu, ale chyba pisany z Krasnogrudy nie? We Krasn... Tak, tak. Zaczyna się z, ze wspomnieniem o Krasnogrudzie. I w, te, w tym artykule um, odwo odwołując Miłosza, to, to pisze o tym, że teraz rynek rynek gra w umyśle amerykańskim. Ta, sam, ta sama rola, jaka kiedyś um, s, e, e, dialektyka grała w, w umysłach komunistów um, wierzących. I, I to oczywiście, <laughs> Tony, ma, Tony miał to do siebie, że pisał rzeczy, jakie nikt nie chciał czytać, ale właściwie wszyscy chcieli czytać. I i, i, I to było jakby nie do, dla nas, Amerykanów, to nie do pomyślenia. Tak, to nie do ale on miał absolutną mi się wydaje, absolutną miał rację. Że, mieliśmy, że w roku 89 przeszliśmy jakby zupełnie nie o tym myśląc od jednego do drugiego determinizmu. I, 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 i zaczęliśmy taki moment, tak niestety podobny, przynajmniej moralnie do, do marksyzmu, znaczy do, 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 do takiego prymitywnego, późnego marksyzmu, gdzie, gdzieśmy um, to znaczy Amerykanie, ale nie, nie tylko Amerykanie, myśleliśmy, że właściwie rynek dla nas teraz wszystko załatwi. Też te problemy metafizyczne, też te problemy moralne, bo, um, bo po prostu rynek, um, rynek jako mechanizm na, na wszystko decyduje, jakby dla nas, i na, na ten rynek nie ma alternatywy. Więc, jeżeli nie ma alternatywy i ten rynek wszystko praktycznie załatwia, to jakoby już etyczne pytanie nie mają prawa zaistnieć, bo nie ma sfery, po prostu nie ma, nie ma, nie ma przestrzeni, tak? Nie ma przestrzeni na to. Um, no, i, 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 tak, I tak myśleliśmy, i tak, i, i tak żyliśmy już przez dobre, dobre um, pokolenie. I, um, i, 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 I mi się wydaje, że tutaj, że właśnie tym można opowiedzieć na, na pytanie, bo, um, bo rynek, jeżeli się, bo, bo, bo taka wiara, i nie jestem przy, przy okazji, to nie, wcale nie jestem przeciwko, Um, rękowy jako takiemu. Jestem przeciwko używaniu słowa wolny, bo, bo mi się wydaje, że tylko człowiek albo, albo stworzenie do człowieka podobne może być wolny. Rynek nie może być wolny. Um, A jak, jak już mówiliśmy o, o abstrakcjach, jakoby on. Um, posiadali wolność, to już jesteś mi, już, jest, już wybielałeś mi sytuacją, w której my nie chcemy tę wolność, tak? Bo to jest, to jest pułapka nie tylko werbalna, to jest pułapka psychologiczna i też po, polityczna. Jeżeli rynek jest wolny, człowiek nie będzie wolny. Człowiek nie będzie wolny. Ale rynek jako taki nie mam nic przeciwko. Um, rynek jest bardzo funkcjonalny w pewnych, w pewnych sferach życia, jak najbardziej. Ale chodzi o to, że, że jeżeli ladujemy wszystkie problemy moralne na rynek, jesteśmy już w, w, w tradycji myśli politycznej, jesteśmy, um, jest, jesteśmy chcąc, nie chcąc. Um, z zwolennikami tak, zwane, tak zwanej wolności negatywnej. Czyli uważamy, bo, bo im więcej rynku, tym mniej państwa. I według tej logiki, jak, jak, jak najmniej państwa, bo będzie jak najwięcej wolności. I oczywiście taka logika jest bardzo skusząca, nie? Bo, bo bardzo prosta. Tak prosta jak, marxistowska, taka, taka prosta jak logika marksystowska właściwie. I bardzo do tej logiki marksystowskiej w korzeniach podobna, podobna, bo sami marksyści też uważali, że od pewnego momentu nie będzie państwa, nie będzie państwa, bo oni też uważali, że rozumieli w, w sposób bardzo prosty istotą istnienia. Ludzkiego, oni uważali, że o ile nie będzie własności prywatnej, nie będzie, nie będzie żadnej potrzeby państwa. I po prostu ich zwolennicy rynku, rynku, tak zwanego um, wolnego, uważają tak samo. Tylko odwrotnie. Uważają, że jeżeli własność prywatna dominuje, też nie będziemy potrzebować. Państwa. To jest ta sama logika, tylko dialek dialektycznie odwrotna, ale to jest ten absolutnie ten, ten sam styl myślenia, że właściwie jest jedna, jest jedna prosta odpowiedź na wszystko. Więc jak, jak myśli w kategoriach wolności negatywnej, uważamy, że walczymy, walczymy dla wolności, jeżeli jesteśmy przeciwko państwie. I to jest bardzo proste i to jest bardzo pociągające. I to, i to jest dla, dla wielkich firm i dla ludzi, którzy są bardzo bogaci, to jest bardzo, to jest bardzo też wygodne. Nie? I, i u, u nas w Stanach ta, ta, ta wygoda, ten komfort jest bardzo, bardzo widoczny. Jest bardzo widoczny, i jest cała, jest, 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 jest cała przemyśl. Um, tak zwanego libertarianizmu, który jest dosłownie fundowany przez ludzi, którzy tak po prostu nie chcą płacić podatków. Tak jest po prostu, jest, jest po prostu jest tak. Ale wolność negatywna żadną, żadną wolnością nie jest. Albo, albo, ma, albo w, w najlepszym wypadku wolność negatywna jest małą część wolności pozytywnej. Bo jeżeli, jeżeli moja wolność polega na tym, że nie ma państwa, to znaczy, że po, tak po, praktycznie będzie, będzie państwo, będzie rząd, ale będzie po prostu gorszy. Jeżeli ja uważam głupio, że trzeba zniszczyć państwo polskie, albo europejskie, albo amerykańskie, może, tak można, ale wtedy będzie oligarchia, ale będzie jaka, jakiś system nawet mniej atrakcyjny niż ten system, jaki to nie jest tak, że można po prostu um, państwo, jak... Władzą jako takie um, wyrzucić. To jest praktycznie, ale też filozoficznie jest, jest bardzo głęboki, głęboki problem, bo wolność negatywna znaczy tyle, że nie ma barier, że, że człowiek jest sam, nie ma ograniczeń państwowych. Dobrze, bardzo dobrze, ale czym jest człowiek? Wtedy, jak, jaka jest ta wolność, bo brak czegoś nie jest obecnością. Jez, jeżeli, jeżeli jest brak państwa, to może być ciekawa, ciekawa sytuacja, ale nic nie wiemy o człowieku. Nic nie wiemy, w czym, na, na czym polega jego wolność. Wolność musi być pozytywna. Wolność musi być um, m, musi, wolność stanowi możliwość. Jakiegoś konkretnego rozwijania tego człowieka według własnych wartości. Jeżeli mówimy tylko o rynku i o, i o nieobecności państwa, wtedy nie toczy się żadna konwersacja o tym, czym jesteśmy, czym mamy być. To, co teraz powiedziałeś, kieruje mnie do. Początku Twojej książki, kiedy opisujesz swoje doświadczenie z Ukrainą. I w ogóle dużo jest Ukrainy, i w Twoim życiu, i w tej książce oczywiście. Piszesz o takiej sytuacji, o swojej wizycie w miejscowości Jachidny, niedaleko Czernichowa. I o wnioskach, jakie wyciągasz po rozmowach z różnymi Ukraińcami. To, co Cię zaskak zaskakuje tam, to fakt, że dla nie oni nie utożsamiają wolności z, z likwidacją, wyzwoleniem z okupacji rosyjskiej. Że dla nich wolność jest właśnie czymś innym. I rozmawiasz z nimi o zburzonej szkole dla dzieci, o placu. Zabaw. I o tym, że wojna, która, którą Rosja weszła im wdarła się w życie, odbiera im wolność w tym sensie, że odbiera im poczucie obecności wolności, jakbyś mógł. I znaczy, dla mnie jest to też ważny moment w twoim w ogóle podejściu w tej książce do wolności, bo oto mamy sytuację, w której zwykle zwykli jesteśmy mówić o wolności to znaczy o państwie które walczy o suwerenność państwie które walczy z wrogiem który chce odebrać niezależność niezawisłość ale ty z tymi ludźmi rozmawiasz jakby schodzisz z takiego dużego międzypaństwowego pułapu i szukasz przestrzeni znaczy starasz się z nimi zrozumieć że przestrzeń wolności to jest coś to jest moje przedszkole, to jest prac zabaw dla moich dzieci, to jest szkoła, która nie, nie jest zrujnowana i że schodzisz do czegoś, co jest normalne, w takim, co, się, co jest codziennością, i myślę, że w ogóle ten ton sprowadzenia rzeczy do rzeczy bardzo międzyludzkich, intymnych, małych, jakbyśmy powiedzieli, takich małych w znaczeniu, no media o tym nie, nie, nie mówią, nie krzyczy się o tym, ale rozstrzygającym, że właściwie tam głównie toczy się Twoja opowieść o wolności, jakbyś mógł troszkę o tym powiedzieć. Więc um, w, 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 w obronie, być może nie me, mediów jako takich, ale w obronie dziennikarstwa powinienem powiedzieć, że byłem, byłem podczas wojny w, w Czernychowie, w oblasti um, Czernogowskiej i w Jachydnym um, i w innych miejscach tylko dzięki pomocy um, journalistki Natalii Gumeniuk, która jest przykładem Um, bardzo aktywnej, bardzo bardzo, um, bardzo, aktywny, bardzo, osobiste, bardzo aktywnego, osobistego rodzaju dziennikarstwa um, w, w Ukrainie, gdzie, gdzie akurat chodzi o to, co to znaczy okupacja konkretnie i nie oporuje się tymi wielkimi kategoriami um, i bardzo nie, nie, wiem do, nie wiem do jakiego stopnia jej. Jej, jej artykuły są na polskie tłumaczone. Bardzo polecam pracę um, pani Natalii Gumeniuk. Um, Paweł Pieniążek jest też przykładem, moim zdaniem, tej, tej samej szkoły. Um, więc o samym Jachidnym to jest ciekawe, ciekawe, to jest, że choć Ukrai Ukraińcy mówią, mówią o wyzwoleniu, ale bardzo często mówią o deokupacji. I to jest dla mnie bardzo ciekawe rozróżnienie, bo wyzwolenie, w, w słowie wyzwolenie, jest, jest założenie, że jak ich już nie ma, to wszystko jest w, jest, wszystko jest w porządku i jest, i jest wolność. Rosjan. Ale, ale ogólnie, tak. tak. Ogólnie, jak, jak, tak jak, jak ich, jak on ich nie ma, Um, jak Rosjan w tym wypadku nie ma, to jest wolność. Ale tak nie jest, proszę Państwa. To, to, nie, to nie jest tak. Um, w, w, zawsze do mnie, w, w, do pamięci w, w, powraca um, zdanie pielęgniarki amerykańskiej, nie brytyjskiej, jaka do um, obozu koncentracyjnego w roku 1945 przyszła. Um, i, um, i, i, i do Bergen-Belsen mi się wydaje. I ona ch chyba w dzienniku napisała, ale tutaj nie chodzi o żadne wyzwolenie. I nie chciała w ogóle nie, nie chciała negować znaczenie deokupacji tych obozów koncentracyjnych. Ale jako pielęgniarka miała przed oczyma tej konkretnej osoby, umierającej jeszcze, one nie były wolnymi osobami, tylko dzięki temu, że już ten obóz nie był obozem nazistowskim. Tak, to nie, jeszcze nie było żadną wolność. Żeby ci ludzie um, traumatyzowani um, i, i, byli wolni, potrzebna była jeszcze całe lata jakiejś jakieś bardzo świadomej pracy. I o, o to chodziło. I, I chodziło o to samo w, w odniesieniu do, do tej szkoły a um, W tej szkole, więc jest, wyobraźcie sobie państwo, małe miasteczko, gdzie, gdzie jest tylko jedna szkoła. I w tej jednej szkole przez cały miesiąc, wyobraźcie sobie, że cała ludność tego miasteczka... Musi być, musi zostać, bo miasteczko jest, jest przez Rosjan okupo okupo okupowane, zajęte. I podczas tego miesiąca około 25 ludzi um, umierają. Um, połowa ze połowa ze choroby albo ze wycierpania. Więc ta dzieci, to jest, to jest szkoła tej dzieci. Um, to jest, to jest budynek, który oczywiście całej ludności, każdemu jest, jest oczywiście znana ta szkoła. Ale jednak dzięki, dzięki temu, dzięki, um, no znaczy nie dzięki, ale skutkiem tego przeżycia, skutkiem tego doświadczenia, ten budynek teraz ma inne znaczenie. Tak? To już nie szkoła, to jest, to jest miejscem śmierci dla wszystkich. Oczywiście to, to już nie będzie szkoła. I więc widziałem tej szkoły i myślałem o tym, że dzieci będą potrzebować nowej szkoły, bo wolność tych dzieciaków polega nie tylko na tym, że teraz nie ma Rosjan. Polega też na tym, że te dzieci przeszły coś i teraz będą potrzebować różnego rodzaju nowych początków, ale to nie był mój pomysł jakby abstrakcyjny, to jak, jak my, jak my um, wychodzili i oddaliśmy klucz do szkoły, pan, który miał klucz, który przy okazji też chciał, to bardzo jest po ukraińsku, też chciał, żebyśmy, żebyśmy wzięli kilogramy um, ziemniaków. <laughs> nie wiadomo, dlaczego mi mieliśmy ich dostać, Dostać podarunek w tej sytuacji. Um, ale w każdym bądź razie on, on, on poprosił o pomysły, jak można budować nowy plac zabaw, bo plac zabaw był tuż przed szkołą. I rozumiałem, no? I, i masz rację, chodzi o takie maleńkie rzeczy, że wolność, wolność takiego dziecka nie jest, jest, jest sprawą bardzo konkretną. I, i wracając do rozróżnienia między negatywnego i pozytywnego, pozytyw, pozytywnej i negatywnej wolności, możemy bardzo abstrakcyjnie myśleć o wolności negatywnej, bo mamy przed oczyma już dorosłego człowieka, który walczy przeciw państwie. Tak? I to jest, to jest obraz bardzo polski i też hollywoodzki. Mm -hmm. tak? Że człowiek już jest dorosły, już jest wolny, i tylko to państwo. Jest wrogiem. I trzeba, jeżeli, jeżeli człowiek się stawia, wszystko będzie w porządku. Ale jakim sposobem, jakim sposobem w ogóle zaistniał ten człowiek wolny, czego, czego potrzebował, jak był, jak był dzieckiem? I jeżeli, jeżeli ty, tymi kategoriami się myśli, i ja się myślę tymi kategoriami, ale staram się, um, jest, jest szybko jasne, zrozumiemy bardzo szybko, że nie można, choć, że choć wolność w końcu może być sprawą indywidualną, cel może być taki, że mamy, indy, mamy człowieka, człowieka wolnego, indywidualnego, a żeby wykształcić, ksza, kształcić, wykształcić, wychować, wychowywać takiego człowieka, potrzebna jest praca zbiorowa. I jeżeli potrzebna jest praca zbiorowa, to potrzebny też będzie rząd. Więc to jest odpowiedź na, na poprzednie pytanie, że, że, że nie ma kogoś w tym jahydnym, który sam buduje ten plac zabaw. Tak, To będzie praca zbiorowa. I to jest banalny przykład ogólnej sytuacji. I w mojej książce to jest właśnie ten, to jest ten związek między, między wolnością i rządem. Um, nie uważam, że państwo jest tylko barierą dla wolności, ale w przeciwieństwie do, do, do totalistów różnego rodzaju, też nie uważam, że państwo um, niesie wolność do człowieka. Też nie. Mm -hmm. Chodzi o to, że można usprawiedliwić istnienie państwa i jego organy przez to, że są tak. Um, że to są tak organizowane, aż żeby pozwolić na, na, na wychowanie wolnych ludzi? Mm -hmm. Bo to, co teraz y, mówisz, y, też nam uświadamia y, taki, takie doświadczenie, które nie jest nam dalekie, również w Polsce. To znaczy takiego oto y, momentu, w którym społeczeństwo płaciło cenę, płaci cenę za to, żeby uzyskać państwową wolność suwerenność, niepodległość, czyli pojawia się ta nasza sytuacja lat 80. Nie ma wolności bez solidarności, więc potrzebujemy te, te rodziny, żeby wysyłały, pomagały na front, wspierały państwo w walce o, o niepodległość. Po czym, jak, 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 byt, jak już to zakładasz właśnie, jak świadomie Ukraińcy już o tym wiedzą, to zdejmuje to okupację, gdyby to prowadziło do zdjęcia okupacji, powstaje ta nisza, którą żeśmy bardzo jednak odczuli, myślę i do dzisiaj czujemy w Polsce po 1989 roku, że po tej państwowej wolności zabrakło nam solidarności, że ona po prostu nie zniknęła, prawda, że ona jest... Czym innym ta solidarność powolnościowa, poniepodległościowa, która właśnie musi się pochylić nad, nad ludźmi, nad sprawami społecznymi, nad, nad placem dla zabaw dla dzieci. Więc pojawia się tutaj ważna w Twojej książce kategoria solidarności. Jako jeden z takich wyróżników opisujesz wolność poprzez pięć pojęć, i solidarność jest jednym z nich obok suwerenności. Mobilności, nieprzewidywalności i efektywności. Ale jakbyś mógł powiedzieć, jak rozumiesz związek Solidarności w tym swoim nowym rozumieniu wolności? Mhm. Tak. Więc jest, 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 sporo, jest sporo spraw, gdzie wydaje się, że jest. Wielki problem i jest dylemat, i trzeba wybrać. I ja, ja do tego po prostu inaczej już przychodzę. Mi się wydaje, że, że wolność, jeżeli piszemy i myślimy poważnie o wolności, to musimy, musimy zawsze w dobrym sensie tego słowa, jeżeli jest dobry, dobry sens tego słowa, kombinować. To znaczy, wielcy myśliciele, o wolności nam przedstawiają wolność jako sprawą tragiczną. No tak, chcesz być wolny, ale jeżeli chcesz być wolny, to musisz być wolnikiem wolnego rynku. Albo no tak, naturalnie chcesz być wolny, ale tutaj kryje wielkie niebezpieczeństwo, więc nie można być wolny. Na razie, bo tam są terroryści. Mm -hmm. um, I i albo, albo tak, wolność jest bardzo, ważna, jest bardzo ważną sprawą, więc dla wolności um, mu, musimy rozumieć, że inny dla wolności musimy już um, a, zrezygnować z równości, albo ze solidarności, bo to, bo, to, bo to są po prostu przeciwstawne koncepcje. To jest wszystko proste i, 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 i swoją prostotą atrakcyjne, ale to jest nieprawda. I, i trzeba dochodzić do tych spraw moim zdaniem cierpliwiej um, i ze takim dobrym kominatorstwem, bo, bo jeżeli, jeżeli masz trochę cierpliwości, to się to, się, to, się to zobaczy, że właściwie tam nie ma tych. Nie ma, nie ma, nie ma tych, dylematów. Te dylematy właściwie nie istnieją. Te dylematy są nam dane, po to, żebyśmy, żebyśmy nie byli wolny, wolnymi. O to chodzi właściwie. Te dylematy są w głównym mierze fałszywe. I bardzo często jest tak, że te sprawy, które mają być przeciwstawne, wcale nie są przeciwstawne, właściwie są um, wzajemnie w, tak, związane. Na przykład z tą solidarnością. Nie ma wolności bez solidarności, to może po polsku brzmi jak, jak kliszej, ale mi się wydaje, że to jest dosłownie, to znaczy filozoficznie, że to jest prawda. Bo, jeżeli, bo jeżeli, jeżeli ja uważam, że wolność to jest moja, mi się wydaje, że to jest zupełnie niekoherentne. Jeżeli wolność. Jeżeli wolność jest dla mnie, to nie jest wolnością. Um, jeżeli wolność jest tylko dla mnie, to nie jest żadna tam wartość. Nie mówiąc już o, o, wartości, warto, o, o wartości, wartości, o odsnuć, snut. Cn, um, właściwie to jest zupełny to jest brak koherencji. Jeżeli ja uważam, jeżeli ja mówię, że wolność to jest wartość, albo, albo wysoka wartość, to tym samym muszą stwierdzić, że, że wszyscy powinni się z tej wolności cieszyć. Więc na, na, czystym, na czystym poziomie filozoficznym, wolność i solidarność już ze sobą współpracują. Um, muszą, muszą. Bo jeżeli wolność jest tylko dla mnie, albo dla, dla Trumpa, albo dla Muska, albo dla Putina, to nie jest wolność w ogóle, ale też praktycznie, bo um, są, bo jak, i, i, rząd jest dla mnie ważny, ale nie jestem, ale nie jestem taki naiwny, żeby, żeby, żeby myśleć, że instytucje jakby automatycznie funkcjonują. Um, Mogą być, być zupełnie doskonale planowane, ale jeżeli nie ma Wartości, jakie animuje, um, instytucje nie będą, nie będą działać tak, jakbyśmy chcieli. Więc solidarność to też jest to poczucie, że tak, ażebym ja był wolny, ja muszę od czas, czasu do czasu um, tamtem, temu pomagać. Tak, Więc filozoficznie, ale też praktycznie. Więc jak, jakby ten człowiek mówi, o, o placu zabaw w um, jednym to musi być we mnie jakaś reakcja, jeżeli ja uważam na to, jest, to jest twój problem, to jest wasz problem, to wcale nie jest mój problem. Um, myślę, że, też, że, że ta, ten brak solidarności znaczy tyle, że nie będzie też wolności. Więc um, jak, jak, jak Krzysztof słusznie mówi, w, w książce zaczynam od wolności jako pojęcie filozoficzne i kończę ze rządem. I są między, między wolnością i państwem są pięć um, form. Ja mówię, mówię o tych jako o formach. I te formy są praktyki, normy, um, które nam, pozwa, nam um, pozwolą rozumieć, jak, jak można wolność i, i rząd, Razem, razem być. Solidarność jest, jest przykładem tego. Jest przed moimi oczami taki obraz przy lekturze Twojej książki, przy tych refleksjach wchodzenia na górę. Zresztą Tim przywołuje taki obraz z Simone Weil, która jest jedną z autorek często przywoływanych w tej książce o tym dylemacie, że jak jesteśmy na dnie góry, to chcielibyśmy widzieć... I jezioro, i las, ale niemożliwe. Albo musimy w jedną stronę spojrzeć tak, jak tutaj, albo musimy w drugą stronę spojrzeć. Musimy dokonać jakiegoś wyboru. To jest troszkę a propos też tej mądrości, tego kombinowania, o którym mówi Tim. To znaczy, że, że to nie jest sytuacja, w której musimy, na którą musimy się zgodzić. W tym sensie, że Simon Waj pisze, że wystarczy wejść trochę pod, na górę i zobaczyć wyżej, z wyższej perspektywy i już las i jezioro będą widoczne razem. To znaczy da się wyzwolić z tego dylematu roz, rozejścia się, czy prze, przeciwstawienia, ale da, idąc dalej, znaczy yy, myśląc o wchodzeniu na górę, ja przez długi czas rozumiałem to tak, że człowiek Uwalnia się, wchodząc na górę, zostawiając słabe uszy za sobą, po prostu idąc swoim rytmem, bo tutaj jakiś ciężar, jeżeli ktoś na przykład jest słaby i się czuje, ma chorą nogę, jest ranny, obciąga nasz peleton, który chce wejść na górę jak najszybciej, w związku z tym ciąży mojej wolności, a ja bym chciał po prostu wejść i uwolnić się od tego, i najczęściej w końcu się idzie samotnie, indywidualistycznie po ten szczyt ku wolności. Natomiast to, co twoja książka stara się zrobić, to stara się pomóc nam zrozumieć, że właściwie uzyskanie przez nas wolności to nie jest zdobycie szczytu, tylko to jest jakby dostosowanie się do kroku tej najsłabszej osoby. Tej, która obciąga w poletonie najbardziej. To znaczy nie można jej opuścić w jakiś sposób. I że, i że w tym szukasz wolności. W zupełnie w innym kierunku niż niż e, e, indywidualiście by się e, wydawało, jak tak chętnie wiązaliśmy indywidualizm z wolnością. Ty piszesz, że nie ma możliwości indywidualnej wolności. To znaczy, jest indy, indy, indywidualna osoba może być wolna, ale nie sama, nie bez pomocy. Każdy, który, te, każdy, który teraz... Cieszy się wolnością, zawdzięcza tą wolność komuś innemu. I ta metafora, ta, 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 ta nasza metaforyczna góra jest, jest taka mocna, um, że trochę się obawiam się na nią wspinać, um, bo, bo jak ja, jak ja myślę o, o tych górach wolności, to Mam, mam, w, mam w głowie, i na pewno to też jest, jest tak u niektórych z państwa, człowiek, który jest mężczyzna przy okazji, mężczyzna dobrze ubrany, który jest na szczycie tak? I, 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 i być może czyta przy okazji niczego. Um. Więc to jest, to, jest, to jest obraz, to jest bardzo bardzo mocny obraz wolności, że mężczyzna sam na szczycie i oczywiście jest tam dzięki własnym wysiłkom, tak, wyłącznie, wyłącznie um, i dobrze wygląda, i wszystko jest w porządku, ale więc ja, ja trochę z tego obrazu zaczynam, bo jest oczywiście dla, jak dla, być może dla każdego mężczyzny, to, to jest też dla mnie atrakcyjny obraz, ale jest oczywiście fałszywy. Ktoś jemu pomagał. I oczywiście w naszych, w, w XX wieku, jak, jak, jak ludzie, zwykle Europejczycy, nie, nie zawsze, jak, jak oni się dotarli. Do szczytu, to zawsze mieli, dosłownie zawsze mieli, po pomoc ze strony miejscowych ludzi. Ci miejscowi ludzie nie są w tym obrazie, ale bez nich oni by się tam nie dostali. A tak? um, więc trochę i to nie jest wyczrąsło, ale trochę od tego zacząłem, że ten obraz, choć piękny, jest fałszywy, i idąc, tym tropem myślimy nie tylko o tych miejscowych ludziach, myślimy o tych, którzy wykształci tego człowieka, a myślimy o tym, który po pierwsze pokazał na książkę Niczego, że trzeba czytać, myślimy o nauczycielach, myślimy o matce, o ojcu, o rodzinie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby produkować tego idealizowanego, wolnego człowieka. Potrzebna była cała grupa i prawdopodobnie też państwo. I trochę od... I więc To jest jeden użytek tej metafory. Um, i, i, I w, w książce ja używam tej metafory na odwrót, bo piszę o tym, co się stanie, jeżeli myślimy o takim, myślimy o takiej gorze. Mamy, mamy już w wyobraźni taki, taką, piękną, taką piękną, gorą, i wtedy wyobraźmy sobie, że jest niemowlęta. I nie ma tam wolności. Tak? Jest, 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 jest po prostu, jest, jest po prostu nie, niemowlęta. Sam. Nie niemowlę. Tak, nie ma, przepraszam. Jest, jest niemowlę. niemowlę sam, um, przygodzie. Nie ma niczego, nie ma nikogo. Nie jest wolny. Nie jest wolny. Więc musi też odwrotnym procesem sobie wyobrażać, co będzie. Temu niemu w lęczu mm -hmm. potrzebne, żeby stał się wolnym człowiekiem, który byłby w stanie na przykład mm -hmm. dostać się do, 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 do szczytu. Ta metafora też funkcjonuje, żeby pokazać um, tę mądrość Simon Weil, mianowicie, że jak się jest w sytuacji, bo ona, ona jest, ona jest myślicielką, już jest myślicielką myśl, myśl, chrześcijańską. Prawie, że um, to jest trochę trudna sprawa, mm -hmm. ale ona, ona myśli o świętach, ona, ona myśli o, ja, używając tej metafory, um, Gory myśli o świętach i o ich dylematach i o tym, że nawet święty ma przed sobą jakby um, nierozwo, nierozwozjalny dylemat moralny. Więc i, i, i dzięki temu ta metafora, że... Wydaje się, że nie ma rozwiązania, ale jak człowiek dożywa, i więc droga, droga koło góry jest tak, więc jest, pewien, jest pewna perspektywa, o, oh, odtąd, gdzie można jeziorko i las widzieć. I ja, ja tego używam, żeby pokazać, że, że w, w, moim, w moim świecie moralnym, gdzie są wartości, które są przeciwstawne ze sobą, nie można zawsze być, um, być szczery i lojalny. Na przykład. Nie, w, w danym momencie czasem nie można, wobec na przykład przyjaciela. Ale ze czasem tak, z czasem tak. Um, z czasem tak może, czas, przyjdzie, przyjdzie ten moment, gdzie można być i lojalny, i szczery, ale trzeba być cierpliwy i myślący. Um, więc o to, o to trochę chodzi, ale w tej metaforze, w tej metaforze jest jednak może szczyt. Um, wrac, wracam do Twoich biednych, ale ta metafora górska jest taka bogata, bo szczyt polega na tym, że, że jest, że, że jak, jak się, jak się Um, dochodzi do samego szczytu. Jak już, jak już wykonano tak, wiel, tak wiele wyborów moralnych, um, człowiek, człowiek już ma charakter. I jest, jest pewien paradoks, który się pojawia um, w moim myśleniu o wolności, w książce, ale też w rzeczywistości, że człowiek wolny jest tym, który uważa, że jest tylko jeden wybór. I to brzmi paradoksalnie. Mi się wydaje, że to jest absolutnie prawdziwe i trzeba, trzeba z tym po prostu mm -hmm. po, się pogodzić. Na przykład, i to jest przykład w książce, um, Zielenski, który zostaje w Kijowie. Dlaczego został? Bo um, i, i dlaczego w ogóle ludzie zostali w Ukrainie, którzy teoretycznie mogliby uciec. Nie? Dlaczego tak? Bo często uważali, że nie ma, nie ma wyboru. Ale technicznie rzecz biorąc, oczywiście były techniczne możliwości, ale nie o to chodziło. Chodzi o to, że są takie momenty, kiedy człowiek już wykonawszy bardzo wiele wyborów moralnych, sam, sam siebie wykształciła do takiego kształtu, gdzie w pewnej sytuacji jest oczywiste, co trzeba zrobić. tak, Więc to byłby ten szczyt. To byłby ten szczyt. Um, I ten szczyt nazywa się w książce Charakter, mm -hmm. że są momenty, gdzie niewolny człowiek może uciec, ale wolny człowiek właściwie nie może uciec, bo. bo Tymi wyborami, tym, tym kombinatorstwem pozytywnym, już się kształcił do, do, do pewnego punktu. Um, ale oczywiście też się zgadzam z Tobą, że, że, że jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o, ten, o tę wędrówkę, w tej wędrówce nie jesteś mi sami, nie możemy być sami. I jeżeli próbujemy budować grupą na podstawie, że ty jesteś najszybszy, to nie będzie grupy. Jeżeli nie ma grupy, to nie będzie w końcu wolności. Może być ten, który jest na szczycie najszybszej, ale to nie jest to samo. Tak. Jeszcze z tym wznoszeniem się do góry, podchodzeniem do góry na to zwracali... Uwagę mocno nasi goście z Ukrainy, którzy uczestniczyli w tej rozmowie, może to wojna właśnie coś takiego uwalnia, właśnie dając ten rodzaj wolności, kiedy, bo wejście do góry to jest też jakby praca wewnętrzna. To jest coś, co człowiek musi wewnątrz swoim morale wykonać. I wtedy dochodzi do takiej sytuacji, kiedy no i to bardzo często są odpowiedzi Ukraińców, którzy robią to, co robią, co nam się wydaje bohaterstwem, co nam się wydaje dojściem do takiego momentu, na, na którym my byśmy się już nie zdecydowali, czy zagrożenia życia, poświęcenia, które przekracza granice racjonalności. I odpowiedź zawsze, pamiętasz, była taka no, normalna. Tak? To znaczy, yy, musiałem, to, musiałem to zrobić. Coś było takiego we mnie, co nie dawało innego wyboru. Czyli, ale to, to coś we mnie jest też jakimś, yy, 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 jakim, jakąś zdobyczą wypracowaną w, w tym piątym wymiarze. To, to znaczy, prawda? Że, że, czyli po, to, to, wtedy też te wartości się pojawiają w, ty, w tym sensie, że one pozwalają robić. To, co należy, prawda? Co, co, co jest normalne, właśnie w takim najbardziej podstawowym wymiarze. Um, Krzysztof Krzyżewski mówi o, o piątym wymiarze, który jest um, kategoria, który się pojawia w książce. M mam na myśli po prostu z przestrzeń metafizyczna, um, tam, tam, gdzie się dzieją rzeczy, które nie są tylko w tym świecie. Um, I mi się wydaje i, i rozumuje przez całą książkę tym piątym wymiarem, um, bo to bo, bo ten jest mi potrzebne. I mi się wydaje, że wolności właśnie jest, jest potrzebny. Ja więc są tutaj pewne konteksty polskie, um, w geniologii tego, tego rozumowania, bo jest tak. W, w latach późniejszych 60., -tych. wtedy i właściwie też momentami, od, od tego momentu były różne takie momenty, podobne momenty, też bardzo niedawno, gdzie są kontrowersje o tym, kto ratował Żydów. I jako historyk, patrząc na te kontrowersje, w latach, w, 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 w roku 68, na przykład w Polsce, um, gdzie wolno było o tym rozmawiać w pewien sposób, nie mogłem nie zauważyć, że ci, którzy się chwalili, że ratowali Żydów, bardzo często kłamali. I ci, którzy nic o tym nie mówili, to znaczy inaczej, że ci, którzy naprawdę ratowali Żydów, bardzo często nic o tym nie mówili. I to się po prostu powtarza. To się po prostu powtarza aż do źródeł. Więc w pisaniu mojej książki Czarnej Ziemi um, czytałam bardzo dużo po polsku i, i, i w jedysz, i w innych językach, um, Żydowskie źródła o. o doświadczeniu ratowania. To znaczy z punktu widzenia Żydów. I, i, bo, bo ta perspektywa, bo oczywiście są źródła też z punktu widzenia ci, którzy ratowali, ale mniej niż się by wydało, bo często ludzie o tym nie mówili, nie pisali. Więc jak, jak Żydzi próbowali wyjaśnić postawą ratujących, oni cytowali tych ratujących. I bardzo często było tak, mm -hmm. że oni mówili, że to jest normalne. Tak. Więc zwykle, i czasem to było po, po chrześcijańsku, ale, ale nawet jak się używało kategorii chrześcijańskich, to bardzo, bardzo ziemnych, bardzo prostych, tak, przyziemnych, przyziemnych tak. Um, a przez, przez um, yy, yy, Dobry Samarytanin się pojawia często. Um, z niekształcony, bo życi nie znali właściwie, o co chodziło często. Um, a, ale więc, więc z tej kontrowersji, um, w tej kontrowersji po, pojawia się pewne zjawisko, że ci, którzy są tak naprawdę bohaterami, nie mówią tymi kategoriami. Nie mówią o bohaterstwie i odwrotnie, ci którzy nie byli, bardzo chętnie się korzystają z, tej, z tego słownictwa. Więc to też jest pewien to, też jest, pewien, um, to, jest, to jest problem do, do wyjaśnienia, um, co to znaczy normalne. Co to znaczy normalne? Czy normalne oznacza to, że ja, że ja robię to, co wszyscy robią? albo czy normalny znaczy to, że ja robię to, co odpowiada mojemu wewnętrznemu stanowi moralnemu. Um, więc w tym słowie normalne kryje się, kryje się bardzo, bardzo dużo. I dla mnie, więc dla mnie człowiek wolny jest ten, dla który, który posiada własną normalność. I i, ale nie tylko dek deklaracyjnie, ale widocznie właśnie w takich momentach. Chcecie jeszcze ty mnie zapytać, bo mówisz mówiłeś o fałszywych przeciwstawieniach, które nam się unaocznia, czy stawia, odbierając w ten sposób nam wolność. Mówiliśmy o wolności i solidarności. Jest też takie przeciwstawienie, o którym wspomniałeś bezpieczeństwo. Wolność, że w imię bezpieczeństwa powinniśmy zrezygnować z wolności, i chętnie wtedy ci, którzy mają skłonności autorytarne, sięgają po, te, po, te, po ten argument. Czy potrafiłbyś opowiedzieć, dlaczego takie przeciwstawienie jest niesłuszne, nieprawdziwe, odbierające nam wolność? Więc jest to odpowiedź natury politycznej, jest to odpowiedź natury filozoficznej. Więc politycznie, jeżeli w to wierzymy, jak już zasugerowałeś, jeżeli w to wierzymy, to znaczy ten, który jest w stanie nas straszyć, straszyć jest też ten, który nam odbierze wolność. Tak po, tak po prostu, jeżeli, dek, jeżeli deklarujemy, że, że wie, wierzymy, że to, że jest um, przeciwstawienie między wolnością i bezpieczeństwem, to jest po prostu klucz do władzy um, dla, ten, który ma taki talent, że jest w stanie nas straszyć terroryzmem czy czymkolwiek. I tak robią, tak robią w tym kraju, też w moim, też, też, też w ogóle, um, też trochę subtelniej, ale Problem um, politycznej natury jest też to, że jeżeli, nie, jeżeli, jeżeli uważamy, że wolność i bezpieczeństwo są przeciwstawne, to nie myślimy o, o wolności, jak myślimy na przykład o szkołach, o edukacji, um, o dobrobycie, o, 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 o dobrym rozwinięciu człowieka. Um, jeżeli mamy ten jeżeli mamy, jeżeli mamy ten, ten zwyk, żeby oddzielić wolność od bezpieczeństwo, to brakuje nam właściwie argumentów na rzecz szkoły. Jeżeli uważamy, że szkoła to jest tylko przykład, ale jeżeli uważamy jest, że szkoła, um, szko, szkoła um, a przedszkole, a zdrowie. Służba, służba, służba zdrowotna, że te są tutaj, i wolność jest tutaj, i jest jakiś problem między tym, to brak nam argumentów, albo może nam się nawet wydawać, że wolność jest jakoby argument stanowi argument przeciw mm -hmm. tym dobrym rzeczom. I oczywiście ta, ta też funkcjonuje politycznie w tym kraju do pewnego stopnia, w, ma, w moim kraju bardzo, bardzo niestety mocno. Um, i więc ale filozoficznie um, to jest to jest... A, a nie, jeszcze raz, um, na poziomie, na poziomie dożywanie człowieka. I, 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 i książka, nie jest, książka jest książka historyczna, ale ja, ja nie jestem filozofem, więc pozwolę sobie właściwie na wszystko. i To znaczy, ja używam, używam nauki, używam historii. Um, I w, według nauki jest tak, że, m, m, że młoda osoba, dziecko potrzebuje bezpieczeństwa, to znaczy poczucie bezpieczeństwa, żeby dożywać, żeby żeby, um, żeby rozwinąć w kierunku, żeby, żeby rozwijać zdolności, które później tej osobie poz, pozwolą na wolność. Więc też tak. tak. Też tak. więc, albo jeżeli, jeżeli jest odwrotnie, jeżeli odmawiamy temu dziecku, to poczucie bezpieczeństwa, to będzie to, to późniejsze, traumatyzowana osoba i jej będzie trudniej owąść, jako już jako dojrzała osoba. Więc ten związek jest organiczny i jakby niestety to, to, jest, to jest prawie zdeterminowane niestety. Um, tak wygląda nauka. Um, filosoficznie jest, 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 jest tak, że jeżeli Um, jeżeli wolność polega, jeżeli wolność jest stan, gdzie mamy, gdzie widzimy, gdzie widzimy konkretne wybory um, i mamy zdolność sobie wyobrażać nie tylko te wybory, ale konsekwencje i jeżeli te wybory nie są dla nas tylko wybory techniczne natury, ale też wybory moralne, żeby być w stanie wykonywać ciągle ta, wybory tego rodzaju, musimy mieć jakieś tam niebezpieczeństwo. Nie? Um, więc, więc to jest, to jest, to jest, to jest, to jest proste. Um, ale wracając do Ukrainy, um, bar, bar, to jest prawda, że, że, że ta książka jest bazowana na dyskusjach, ale też w różnych dyskusjach w Ukrainie, w wyszach w deokupowanych i, 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 i gdzie indziej. I ludzi, prezydent tak mówi, ale też ludzi tak mówią, że wiesz, deukupowana ma szansę na wolność i ma szansę na bezpieczeństwo jednocześnie. 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 I, 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 i kryje się w tym jakiś, jakiś ludzki rozum, nie? Że, że nie ma tam żadnego bezpieczeństwa. Nie, teraz mamy szansę na to i na to. Zaraz będę prosił też Państwa o włączenie się do tej rozmowy. Będzie mikrofon, którym będziemy mogli się dzielić i zachęcać Państwa do zadawania pytań. A zanim się jeszcze zastanowicie, Państwo mam tymi na koniec tej części takie pytanie o samego prezydenta Wołodymira Zeleńskiego, bo, bo on się pojawia i w tym kontekście, który teraz przywołałeś, kiedy, kiedy dla niego nie ma rozdzielenia między bezpieczeństwem a wolnością, ale w twojej książce on w ogóle się pojawia jako osoba no, tak jak się pojawia Was, Wacław Havel, Adam Michnik, czyli osoba, z, którym, z którą prowadzisz rozmowę na temat rozumienia wolności i tego, jak ona dzisiaj współcześnie może brzmieć. Jakbyś mógł nam powiedzieć troszkę o Twoich rozmowach z Zełęskim i w ogóle jego obecności w Twojej opowieści o, o wolności. Um, parę, parę, parę uwag na ten temat, um, więc on jest, jest, jest bardzo ważny, ważny temat w książce, który my, um, o, o którym mi tylko bardzo pośrednio mówili, mianowicie ciało. Um, ciało leży właściwie w środku książki, bo mi się wydaje, że ignorowanie ciała jest sposób na to, żeby minimalizować określenie wolności i żeby rozumieć, jak człowiek może się stać wolny, musimy mieć przed ma cały czas ciało i że to właśnie ciało nam między innymi pozwala na solidarność konkretnie i tak dalej. Ale ciało też jest potrzebne, żeby myśleć o odwadze. Bo uwaga to jest jakość ciałeszna. Więc nie tylko Żeleński nie tylko został. Bardzo dużo ludzi zostało w Kijowie, w Ukrainie, i bardzo dużo ludzi um, wybrało walkę. Um, ale ale i Żeleński, i Ukraina są obecni w tej trząsy też z tego powodu, że ja chciałem określić, że wolność ma coś wspólnego nie tylko z ciałem, ale z od, odwagą. Więc na przykład jak szukam przykładów wolności słowa, um, w, w ogóle to, to jest kategoria u, u, u Stanach i też trochę tam, trochę wszędzie, to jest kategoria um, źle wykorzystywana, bo wolność słowa m, m, ma grunt. Jest, jest powód na to, że mamy bronić wolność słowa. Mianowicie, że słaby musi mieć prawo mówić prawdą silniejszemu. O to chodzi w gruncie rzeczy, o to chodzi. Ale jak w praktyce, jak mawiamy o wolności słowa, chodzi bardzo często o jakoby, jako o, o prawie. Um, no tego bogacza, tego oligarchii, uh, żeby mówić czegoś fałszywego do, 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 do ludu. I, I tak trzeba to bronić, ale to jest, to nie jest, to nie jest istotne. Um, wolność słowa is, 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 is chodzi o istotnie o to, żebyśmy bronili, mi um, dali słabość S -s słabemu szansą na to, żeby ogłosić swój, swoją prawdą, a um, taka żeby miał jaki, jakąś tam szansę mieć kontakt z tym silnym. I zapomniałeś mi zupełnie o tym. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. I że i więc Zelenski jak został w Kijowie, to ja to traktował między innymi jako przykład wolności słowa. To znaczy, jak on na pewno Państwo sobie to um, przy, 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 przypominają, że jak on został, został i zrobił video selfie, um, prezydent, prezydent tu, prezydent tutaj, um, jesteśmy wszyscy tutaj i tak dalej. Bardzo jest bardzo prosta wiadomość, że jesteśmy tu, tak? Jesteśmy tu. Bardzo proste, nieciekawe same w sobie, ale w kontekście jest bardzo ciekawy, bo po pierwsze, on jest w tym kontekście. Tym, tym słabym wobec Putina, wobec, wobec wojska rosyjskiego. Po drugie, mówi prawdą. On tak naprawdę jest w tym Kijowie podczas, kiedy rosyjska propaganda już głosi, że on uciekł, um, co nie było prawdą. Um, więc to jest dla mnie przykład wolności słowa, ale nam pokazuje, jak wolność słowa jest z ryzykiem związany i jest z ciałem związany. Um, mm -hmm. I że wolność w ogóle jest w więc to, to po pierwsze, to, to chciałem że określić, po, podkreślić właśnie, że ciało tutaj jest bardzo ważne um, i że ryzyko jest bardzo ważne. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, że też ryzyko, właśnie ryzyko dotyczące ciała nam autoryzuje mówić w tych kategoriach metafizycznych. Więc ze Żelenskim było tak. Um, on, on figuruje w książkę z, 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 bardzo, z bardzo, prostego um, powodu, mianowicie, jak ja, go z, jak ja z nim rozmawiałem, ja byłem w Ukrainie ze swoim maszynopisem, um, tak jak tak jak byłem w więzieniu ze swoim maszynopisem i tak jak byłem, jak, tak jak jestem tutaj ze swoim maszynopisem i miałem, miałem um, miałem czas z prezydentem i miałem pewne rzeczy natury politycznej, które myślałem, że muszą, muszą przekazać, ale, ale on już o tych wszystkich sprawach wiedział, więc on, on do mnie zwrócił i, i, i spytał, więc o czym, o czym ty chcesz porozmawiać? I powiedziałam, jak chcę porozmawiać o swojej teorii o wolności i on na to, proszę bardzo, <laughs> więc więc z tego powodu on tu figuruje, bo myśmy prawie, prawie um, przez trzy godziny prawie mówiliśmy tylko i wyłącznie o wolności, um, o dysydentach. O jego wychowaniu. Um, I on miał niebanalne rzeczy do powiedzenia. Tak po prostu. Ale sam fakt, że jako prezydent kraju, to był, to był w wrześniu zeszłego roku, prawie rok temu, podczas kontrofensywnie ukraińskiej, sytuacja była bardzo dramatyczna. Byliśmy w tak zwanym bunkrze, Więc on mógł sytuację inaczej traktować. Tak. On, on, on i, i, i ja miałem. No, jak, jak, jak przypadek chciał. Miałem miał różne momenty kontaktu z, z ludźmi podobnej rangi i, i nie, jest, nie jest zawsze tak, że oni chcą o, o moich książkach mówić. No. Normalnie mają, bo wielki polityk normalnie ma swój temat i, i traktuje siebie jako środek do komunikowania swego tematu w sposób miły czy mniej miły. Um, I normalnie. I to jest też bardzo ciekawe. I mi się wydaje, to, pok to pokazuje troszkę, jak, jak ten Zieleński jest wolnym człowiekiem. Bo normalnie, jak się pierwszy raz kontaktuje ze człowiekiem tego, tej rangi, tak? z prezydentem, z premierem, normalnie on ci najpierw pokazuje, jaki on jest ważny. Tak, w pierwszym momencie. Tak, to jest potrzebne i tak, oczywiście, czekam. dobrze, tak. ale u tego w ogóle nie było. I to jest ciekawe. Tego momentu w ogóle nie było. On, on siedzieliśmy i pogadaliśmy. I, i, i on, on mnie trochę przerywał i ja go też trochę przerwałem. I to była taka normalna rozmowa. Um, normalna rozmowa w nienormalnej sytuacji. Więc. Fakt, że on mi na to pozwolił i że on miał niebanalne rzeczy do, 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 do powiedzenia. O to chodziło, że właśnie chciał o, te, o takich tematach porozmawiać. I Żelenski figuruje w tej książce też jako, jako przykład charakteru, jako tego paradoksu, że wolny czasem jest tak, że niewolny człowiek może biegać, może uciekać, ale wolny człowiek nie może biegać, nie może uciekać. Ale w jego wypadku trzeba dodać, i Ukraińcy i słusznie, słusznie to uważają, w jego wypadku, i on, on też to mówił do mnie, on mówił, ja wiedziałem, że od tego momentu ja Ukraińców reprezentuję. Więc jakby przy pomocy wiedzy, że oni chcą, żeby został, został że on coś od tego momentu reprezentuje, więc nawet w takim momencie, gdzie prezydent jest jakoby sam, on sam powiedział, nie, nie chodziło o to, że ja byłem, że ja miałem taką uwagę, nie, nie, chodzi o to, że ja wiedział, po pierwsze mówił, nie mogłem inaczej, nie mogłem inaczej, nie miałem wyboru, ale po drugie mówił, wiedziałem, że ja reprezentuję Ukraińców w tej chwili. Tak sobie te... Ale o Żelenskim też chcę mówić, że, że, że nie, nie, ma, nie ma bohaterów. Nie ma bohaterów. Michnik w tej figuruje, Havel figuruje, i są momenty, gdzie ja się z nimi w ogóle się nie zgadzam. Um, I a, i, i, i Arist Aristoteles i, i Platon też figurują, i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o to, że są. Nie chodzi o to, że, są bo że, że istnieją bohaterowie wolności. Nie ma takich. Ludzie mają lepsze czy gorsze fazy, i to dotyczy właściwie nas wszystkich. Też Lindskiego. Przypominasz w książce, że Wacław Havel nie, mówił jak, nie lubił, jak go nazywano dysydentem, bo podkreślało to jakąś jego wyjątkowość, powołanie. i. Właśnie oderwanie od tej normalności, no wracamy cały czas do tego gruntu wolnościowego. Mój mikrofon chyba się już wyładował, ale to jest znak, że to Państwo macie zadawać pytania, jeżeli są już. A, tak? Czy ktoś z Państwa by się chciał? Proszę bardzo. Mam się tym dzielić. No bo, tak, tak. Jeden. Jeżeli Pan, Panie Profesorze, pozwoli, to trzy takie wątpliwości moje. Pierwsze to jest taka, że kiedyś, kiedyś robiło się różne projekty i kiedy się mówiło, chciało się ocenić skuteczność tego działania, to niektórzy praktycy projektów mówili, że to najlepiej zapytać, ile ludzi jest szczęśliwych z tego, co zrobiłeś, a ile ludzi jest nieszczęśliwych. Czy ocenić wolność danej grupy społecznej czy kraju, nie najlepiej zapytać, że czy ty jesteś wolny, czy nie jesteś wolny, nie zadając im pytań, czy z powodu tego, że ktoś tam najechał, czy ktoś ci zabrał wolność, po prostu czy jesteś wolny. Każdy ma swoją kategorię wolności i na ile ta wolność jest realizowana. Druga sprawa jest taka, że natura powiedziała, że kiedy idzie, silny i słaby to wtedy kiedy idzie watacha wilków to z przodu idą ci słabi którzy po prostu nadają tempo marszu dla całej watachy, a ci silni sprawni i bardzo tacy, że tak powiem mogący spełnić wiele ról otaczają tych słabych i powodują że ci idą są bezpieczni i to Wcale wydaje mi się, że chyba wilki nie mają tej wątpliwości że z tego powodu, że nie idzie z przodu, to jest nieszczęśliwy. To jest po prostu naturalne. Moim zdaniem to jest natura, a to, że ludzie myślą inaczej to chyba jest raczej jakieś yy, zmiany tych, tych takich naturalnych zachowań. I trzecia jest taka, to co pan bardzo tak, tak bardzo pięknie przedstawił, tego takiego bohatera, który wlazł na górę i czyta niczego. Jest to taki piękny obraz, który funkcjonuje cały czas w naszym świadomości, ale w pewnym momencie pomyślałem sobie o, o tych, którzy szli na najwyższą górę, na Mount Everest i zawsze szedł ten i ładny z, tym, z tą książką, z tym niczym, niczem, a zanim nim szła, szła grupa szerpów, która za nim niosła ten cały bagaż, który on miał mieć ze sobą. I od, i od tego, czy oni zaniosą ten bagaż, zdarzy się to, że ten ktoś wlazł na tą górę. Ale zdarzała się sytuacja, zdarzyła się sytuacja zupełnie paradoksalna. Ostatnio o tym czytałem, że po prostu na tą górę weszli sami szerpowie i wcale nie potrzebowali tego lidera i wcale tego mądrego jednego nie potrzebowali po prostu wzięli swoje rzeczy i poszli na górę oni ci którzy służyli stali się jak gdyby podmiotem tego działania czy to nie jest zapowiedź zmian społecznych, które w tej chwili następują, że elity tracą swoją taką decydującą rolę i, 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 nie, i nie niezbędność w funkcjonowaniu społeczności? Dziękuję. Więc za, zaczynając od, od tych sierpów, um, ta, ta, więc jak, jak mówiłem, ta metaforyka górska jest tak. Jest tak bogata, że jak już zaczynamy m, m, się wspinać na tą metaforyczną gorącość, nie wiadomo, um, czy nas jeszcze zobaczą. Ale z, z tymi sierpami ja, ja się do pewnego stopnia z, zgadzam. Um, chyba już za, zaznaczyłeś mi to. I gdyby nie było tych sierpów, to nie byłoby ta, w, w pańskich, pańskich opowiedziach nie byłoby tej elity nie bez tych sierpów. I chodzi o to, że ci sierpowie już znali góry, ale im nie było takie ważne, żeby się dostać do szczytu. Mogli oczywiście, ale im, im nie było takie ważne. I to daje do myślenia, właściwie w tym obrazie. Um, więc, ale jeśli chodzi o tę elitę i, i, i tę resztę, to mi nie jest takie jasne. To mnie prowadzi do pierwszego punktu. Więc, niech pan spyta statystycznego rosyjskiego żołnierza w Ukrainie, czy jest wolny, czy nie. Odpowiem, że jest wolny. Owszem, jest wolny. Każdy uważa, że jest wolny, i nawet jeżeli tak nie uważa, to wstyd powiedzieć że się nie jest wolny. I, I trochę moja książka zaczyna od tego, um, że w moim kraju wszyscy mówią o wolności i nikt nie ma żadnego pojęcia, o czym mówią. I to jest problem. I, wy, i, 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 i to, jest tym, to jest problem, bo my wycierpiamy to, to słowo, wykorzystamy to słowo do takiego stopnia, że nie ma, nie ma znaczenia. I jeżeli mam rację, że wolność jest cnotą cnót, wartością wartości, to stanowi wielki problem, że gadamy cały, cały czas bez sensu. Um, więc ja, ja, ja robię inaczej. I, i bardzo, jeżeli pan chce, elitarnie, ja uważam, że, że jest tu racja. Że jest, są, jest właściwe i niewłaściwe określenie wolności. I książka jako książka filozoficzna zaczyna się od, od próby definicji wolności. Um, I uważam, że jest właściwa definicja. Um, bo, bo w tym jestem tak zwanym krealistą moralnym. Um, jeżeli chodzi o tę naturę, jestem sceptyczny, to znaczy, ja uważam, że. Więc w książce, w, w języku kolokowskiego Edity Stein, Simon Weil, czek postaci, które um, są bardzo ważne w moich um, analizach, we wszystkich Czech jest um, rozróżnienie między prawo konieczności i prawo wolności. I owszem, jest tak. Są takie, jest, jest, jest przestrzeń, gdzie moja wolność nie bardzo ma, ma moc. A jest też przestrzeń, gdzie chyba jednak ja mam um, jakąś moc wewnętrzną, ale gdzie jest granica między tymi i, i ta granica jest, to jest ta, ta, ta po właściwie. Ja to, ja to teraz mówię, bo gdybym tego nie mówił, Krzysztof na pewno by tego powiedział, że to nie jest granica, tylko pogranicze. Um, ale też poważnie, bo mi się wydaje, że um, właśnie o to chodzi, że jesteśmy w stanie um, przekraczać. Tak? Że nie wiadomo dokładnie, gdzie leży ta granica między to konieczne i to, co jest nam wolne. Kolkowski um, pisał o granicy... Nieprzewidywalności. Nie I mówił, że ja się realizuję tylko i wyłącznie przy tej granicy przy Tak, Więc ja jestem wobec natury, jakby szanuję, respektuję, a jednak jest moment, gdzie ta natura nam ulegnie, tak jak my musimy tej przyrodzie czasem. Ulegać. I że chodzi mi o to, jak, jak piszą o wolności, chodzi mi właśnie o tym pograniczu i że musimy, wie, wiemy, że jesteśmy w stanie trochę zmienić tą granicę od czasu do czasu. Dziękuję. Więc... Um. Bardzo proszę. Cały czas y, mówiąc o wolności, podając różne przykłady, y, mówi Pan jednocześnie o czymś, co y, y, użyłabym słowa wspólnota, o wspólnocie, y, o tym niemowlaku, który potrzebuje wspólnoty z matką czy z, innym, z inną osobą dorosłą. O tym placu zabaw, który potrzebuje wspólnoty, żeby dać nowy początek. O tych większych wspólnotach. A jednocześnie słowo wspólnota nie, nie pada. Czy ono nie pada świadomie z jakichś względów, bo no, przywykliśmy do tego, że wolność jest łączona z jednostką. Że to jest ten tak, personalizm to jest moja wolność, ale między moją wolnością, waszą wolnością jest związek. Człowiek nie istnieje sam, istnieje we wspólnocie. I ten rząd na końcu to jest również element wspólnoty. To jest również element pewnej umowy. Mojej wolności, naszej wolności? Tak? Po co on jest? On jest po to, żeby nam gwarantować wolność. Ale my też wybieramy wspólnoty, w których jesteśmy, w oparciu o wartości, które tworzymy. Więc moje pytanie brzmi czy celowo to słowo wspólnota nie jest używane, bo ono mi tutaj bardzo pasuje w tych rozważaniach. Tak? Wolność, Solidarność, Wspólnota. No proszę Pana ja bym nie za dużo odczytywał od wyboru słów z mojego, mojej bardzo niedoskonałej polszczyzny. Jeżeli się waham ze wspólnotą, bo się waham, jak, jak, jak słucham pani, to może z takiego powodu, że jak ludzie mówią o wspólnotach, to często transhistorycznie, czy bez historii, że, jest, że była wspólnota, jest wspólnota, będzie wspólnota. I jako historyk ja na to patrzę podejrzliwie oczywiście. I um, ja choć prag pragmatycznie przyznaję pani rację, że bez Wspólnoty nie będzie wolności, Jak chcę le legitymować wspólnotą, wolnością i niczym innym. Więc są różne wspólnoty, i niektóre z tych wspólnot właściwie są bardzo, bardzo orientowane przeciwko wolności. Więc jestem jak najbardziej po to, żeby były wspólnoty, ale ja nie chcę usprawiedliwiać wolność według wspólnoty, ale odwrotnie. Ja uważam, i to jest sprawa kontrowersyjna, że właściwie wolność jest najważniejsza. Nie wszyscy muszą tak uważać, ale też uważam, że ażeby dostać się do tego stanu wolności, potrzebna jest wspólnota. Ale nie wspólnota zrozumiana bez historii. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że ta wspólnota, ta wspólnota która jest w stanie produkować, nie jest, nie jest to słowo, ale jest, jest w stanie um, Wyrabiać wolność musi mieć po pierwsze świadomy cel i po pierwsze, to po drugie, musi być to wspólnota międzypokoleniowa, bo dzieci są w tej książce bardzo ważne. Um, I mi się wydaje, że w ogóle to jest dzieci, to, to jest ślepy punkt historii, filozofii o wolności. Bez dzieci po prostu nie, nie damy rady właściwie, ale jak, jak to dziecko, jak to dziecko przyjdzie na świat, wszystko, co będzie, wszystko potrzebne dla wolności, musi już tam być. Dlatego dziecka i dla matki, i dla ojca, i dla rodziny, i dla wioski, i tak dalej. Musi już tam być, co znaczy, że zostało, to wszystko zostało załatwione przez poprzednie pokolenie. Przez poprzednie pokolenia. Więc um, nie może, ta wspólnota musi być świadoma i musi być orientowana na następne pokolenia I niektóre wspólnoty wcale nie są tak. Nie, więc, nie, więc nie, choć nie neguję, nie zaczynam od, 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 tego, od tego koncepcji, z tego, z tego powodu. Bardzo proszę. Idziemy dalej, ja potem do Pani. Panie profesorze, ja mam takie pytanie. Na pewno, czy dostrzega Pan w pewien stopniu tego, że opowiadając, mówiąc o wolności, Używa pan paralel stosowanych przez apologetów imperializmu czy kolonializmu? Chodzi mi o tę wspinaczkę na górę, gdzie ktoś odstaje, trzeba mu pomóc, trzeba go wprowadzić na tą górę. Przecież to były bardzo często argumenty używane przez właśnie do, do motywowania polityki. Drugie pytanie. Jak szeroko rozumie Pan solidarność? Bo solidarność, która idzie razem z wolnością, ale pojmowana w, w ramach na przykład jednego państwa, prowadzi do budowania murów i do izolacjonizmu, izolacjonizmu który no, jest powiedzmy solidarny z obywatelami jednego państwa, ale w, w szerszym rozumieniu. Więc, tak, więc, ja, więc, więc trzeba, nie, trzeba było nie mówić o tych górach, Ksiesiu, um, bo jak, jak mówię, to zawierają wszystko i w tym wypadku zawierają absolutną negację tego, co zamierzałam powiedzieć, bo oczywiście ma Pan rację, tak jest. Oczywiście tak jest, ale ja za, za, właściwie zacząłem od tego, żeby pokazać, jaki to jest fałszywy ten obraz. Um, i, 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 I używam um, tego biednego niebowłęcza, żeby pokazać, że właśnie współpraca jest potrzebna, żeby, żeby, żeby ktoś był w stanie się wspinać. I oczywiście ma Pan rację empirycznie i to mi pomaga odpowiedzieć też na drugą część Pani pytania, bo myśmy o tym nie mówili i. Oczywiście w ogóle państwo są bardzo cierpliwi, że słuchają, bo mówiłem o zalecie, o korzyści, mówienie o nie napisanej książce, ale jest oczywiście ta niekorzyść, nie można było czytać przed tym. więc, um, Ale bardzo dużo jest w tej książce właśnie o imperializmie i kolonializmie. Jest cały rozdział właśnie temu poświęcony, um, bo właśnie, bo jak chcę pokazać, i, i chyba to jest sedno albo blisko sednem Pańskiego pytania, jak chciałem pokazać, jak wszystkie po, poprzednie definicje właśnie wolności były, um, były sformu, sformułowane w historycznym kontekście imperializmu. A i że. Właściwie mówiąc o wolności, mamy na myśli przede wszystkim wolność dla naszych i że to jest problem inherentny i że trzeba, i, że trzeba od tego zacząć historycznie, ale też, um, też konceptualnie. Więc wracając do Pani pytania, ale teraz z innego kątu, z, innego, z innej perspektywy. W, w tradycjach wolności, nawet jeśli to nie jest widoczne, zwykle chodzi o to, że ja należę do wspólnoty i w mojej wspólnocie oczywiście cieszymy się wolnością. Ale cieszymy się wolnością dzięki brakowi wolności u tych, którzy nie należą do naszej wspólnoty. I to może być nieoczywiste, ale zawsze tam jest. Więc, więc jak Pan ma absolutnie rację w tym, bo jak wy, też zaczynam od obrazu w książce, od, od myśliciela politycznego angielskiego. Ma żonę, ma, ma własność, jest połowa XIX wieku, więc ma za sobą całe Imperium Brytyjskie. I teraz zaczyna pisać o wolności. Tak? I wszystko co, już, wszystko, wszystko, co potrzebne było do jego pojęcia wolności, jest w tle. Jest abstrakcją czystą. Nie widzimy tego. Tak? I w naszej tradycji amerykańskiej, um, wolność bardzo często. Wolność znaczy: mam żonę, um, mam. Uh, Mam niewolników, tak? Mam własność, ja jestem wolny, tak? I w tej tradycji niespecjalnie, nie jest niespodzianką, jeżeli ludzie uważają, na przykład, że nie mają prawa głosować. Bo, a żebym ja czuł się wolny, oni muszą być niewolnymi. I ta tradycja jest, bardzo, jest jeszcze bardzo żywa. Więc um, uważam, że do tej pory. Właściwie wszystkie określenia wolności były, uh, jak to się mówi, eksploatatywne, um, że, że nie mamy jeszcze koncepcji wolności, która nie jest imperialistyczna, um, która nie polega i, i nawet tradycja, gdzie, na, na, w Polsce tak kochana tradycja republikańska. Oczywiście ta tradycja republikańska jest właściwa Ziemianowi który ma własność, ma żonę, ma niewolników I, i, jego, i jego koncepcja wolności polega na tym, że tak jest wspólnota. Są też inni, którzy są do mnie podobni i jesteśmy przeciwko silnemu państwu. Bo my chcemy być, mi chcemy stanowić tę moc. Tak? I tak było podobnie w, w historii Polskiej Rzeczypospolitej, tak? Że jest, że jest, 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 złota, jest złota wolność polegająca na tym, że nasza wspólnota, nasza magnateria tak naprawdę cieszy się wolnością, dzięki tym, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc czy, czystej. Takiej czystej tradycji wolności nie ma, z tego powodu, jak Pan mówi, i ja tego szukam. Ja tego szukam. Ja zaczynam właśnie od zera i, 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 i próbuję być tego, tej problematyki właśnie świadom, jak pisze o wolności. Bardzo proszę. Mhm. Dziękuję. Ja mam pytanie o granice wolności jednostki, czyli co powinniśmy, co możemy zrobić w sytuacjach, w których wolność danej konkretnej jednostki stanowi pewne zagrożenie, na przykład dla jakiejś grupy, czy dla całości społeczeństwa. I chodzi na przykład o taką dyskusję, która narosła w czasach COVID-u, czyli czy na przykład możemy zmuszać osoby, które nie chcą się szczepić, do szczepienia się ze względu na dobro jakiejś ogółu. Więc ja jestem. Jestem. Jestem w ogóle dziwną postacią, bo uważam, uważam, więc traktuję wolność jako, um, jako nie jest to najwyższa wartość, nie jest to najwyższa knota, bo chodzi o to, że ma, że wolność jest jest wartościowi dzięki temu, że pozwala na realizowanie. Wszystkich innych wartości. Więc o to mi chodzi. Więc ja w książce próbuję właściwie wszystko usprawiedliwić według wolności. I nie według na przykład dobra Wspólnoty. Dobra Wspólnoty nie, w ogóle nie egzystuje. Ja bym powiedział, na, to znaczy w książce, możemy dyskutować, czy coś takiego egzystuje na świecie. Um, ale moje, moje, moje pojęcie wolności, jak, jak, jak mam nadzieję, um, było jasne, jest, jest bardzo szerokie. Więc ja bym powiedział w tej sytuacji, że, de, że dylemat nie jest, nie jest między moją wolnością nienosienie maski i Pani i dobrem wspólnoty. Ja bym powiedział, że Pani, um, że Pani ma prawo nie być przeze mnie zabity. I że to jest kwestia pani wolności um, i nie kwestia dobra wspólnoty. Ale w ogóle, żeby, żeby, żeby było jasne, bo próbuję być radykalny, nie? Próbuję tak. prowokować. Nie uważam, że jest taka rzecz jak moja wolność i pani wolność. Uważam, że jest taka rzecz jak wolność w ogóle. Tak? Bo, bo jak mówimy o mojej wolności, to jest pułapka logiczna. I ci, którzy nie chcieli dosyć a maseczek, oni używali, przynajmniej w moim kraju, używali tej logiki, że to jest moja wolność i moja wolność nie ma granicy, ale jednak w, tej, w tym światopoglądzie nie ma innych ludzi. Nie ma innych ludzi. I jeżeli nie ma innych ludzi, to nie, w ogóle nie ma wolności. I więc, więc zaczynając od mojej od koncepcji moja wolność, moja wolna, moja wasza, moja twoja, mi się wydaje, że już wtedy jest nieporozumienie. Bardzo proszę. Panie profesorze, ja mam dwa pytania. Jedno dotyczy tego, że zabrakło mi tutaj w naszej dyskusji dzisiaj odniesienia do takiej Osoby, które uważam za najbardziej wolną, osobistą taką wolność, której jest reprezentantem jest ojciec Maksymilian Kolbe, który w obozie koncentracyjnym był wolny do końca. A drugie pytanie to, jak on postrzega wolność w kontekście swojej koncepcji przy zagrożeniach technokratycznych, jakie się pojawiają teraz w dzisiejszym świecie, kiedy ludzie próbują używać... Artificial intelligence, jako narzędzia na rozwiązanie wszystkich, narzędzia, które rozwiążą wszystkie nasze problemy. Dziękuję. Mi się wydaje, proszę Pana, że przykłady taki, takie jak właśnie tam um, kolby, są bardzo ważne w, w dyskusji o wolności, bo nam, nam się wydaje, że człowiek, mi się wydaje, że dzięki tradycji negatywnej wolności mamy często w głowie obraz człowieka, który ucieka. Człowiek, który nie jest odpowiedzialny, człowiek, który mówi, to nie jest moja sprawa. Tak? Że wolność polega na tym, że to nie jest moja sprawa. I ja na to patrzę całkiem inaczej. Ja uważam, że, jest, że możemy być wolni tylko i wyłącznie dlatego, że wartości istnieją rzeczywiście i że my realizujemy się w tym świecie. W, wybierając tej wartości, kumulując tej wartości, i w sytuacjach mniej czy bardziej wymagających, a um, możemy, się już, um, możemy już, już być w sytuacji, gdzie po prostu nie ma wyboru, dlatego że jesteśmy wolnymi. Dlatego że jesteśmy wolnymi. Więc dziękuję za, 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 za pierwszą uwagę. Co do drugie pytania, to jest trochę jak, tak jak w, 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 wypadku, w wypadku poprzedniego. Jest cały rozdział o tym właściwie, o tej technokracji, bo um, po kantowsku, um, Kant przy okazji jest pięknym przykładem problemu w pańskim pytaniu, um, ale po kantowsku musimy być, musimy stanowić celem. Więc jeżeli ja chcę być wolny, to, co jest ważne, to są moje cele. Ale te cele, jak się to słusznie parakrotnie już um, uważał, te cele nie muszą być takie grandiozne, nie muszą być dramatyczne. Tak? Mogą być bardzo, bardzo przyziemne, bardzo codzienne sprawy. Wobec przyjaciela lojalny być na przykład. Um, a uważać, że to jest piękne i to nie jest piękne, bo te wartości nie muszą być, nie muszą być jakby z, z, zupełnie nieosiągalne, przy, odwrotnie. Um, ale, jeżeli, jeżeli, ale muszą być cele i nie, i, i, i nie środki. I w, naszej, w naszym języku codziennym, politycznym, gospodarczym, Stanowimy niestety środkami do celów. Um, ca cały ten język technokratyczny um, nam cały czas poucza, że jesteśmy, nie jesteśmy celami, jesteśmy środkami. I, i, I teraz powtarzam um, późnego Marcina Króla, um, powtarzam późnego Hawla w rozmowie z Miknikiem, że um, że jeżeli mówimy tylko o tym, jak to się robi, zapominamy, dlaczego w ogóle to robimy. Po co? W jakim, w jakim, w jakim celu? Więc technokracja ma to do siebie, um, że nam pozbawia jakby prawo do tego, żeby stawić pytanie, dlaczego, po co, w jakim, w jakim celu? I ja tego strasznie się boję. Ja tego strasznie, strasznie się boję, że, um, bo jak Pan też słusznie uważa, i nie tylko w wypadku, um, w wypadku AI, jak to się po polsku mówi, nie wiem, Sztuczny. sztucznej inteligencji, nie tylko w wypadku sztucznej inteligencji, um, ale też ogólnie um, media społeczna, tak zwane. Um, I internet też nas pouczają, że jesteśmy środkami. I otoczony, tą rzeczą, um, Żyjąc w świecie, gdzie spędzamy, nie, nie, oczywiście nie wy, ale ludzie w ogóle, spędzamy więcej czasu przed ekranami niż przed rzeczywistością. Um, gdzie Amerykanie spędzają więcej czasu uh, przed ekranami niż we snu. Um, w takim świecie uczymy się, że po prostu jesteśmy, jesteśmy uczymy się od maszyny, że jesteśmy środkami. I jesteśmy, nie jest, i, 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 i można to, jak ironia, jak ironia chce, można to też statystycznie mierzyć, <ścoughs> że według to nie jest bardzo przyjemne, przepraszam bardzo, ale według wszystkich właściwie miar jesteśmy mniej inteligentni niż mi przed internetem, ale nie tylko to, że jakościowo trudno nam jest po prostu zdawać pytanie jakościowe, po co, w jakim celu, jakie są cele? I jeżeli chcemy mówić, i to jest przygniemające, przygniemające, przygniemiające, że. Um, że, jak, że, 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 że człowiek. I ja, ja to widzę u młodzieży cały czas, um, że jak człowiek chce mówić o, o jakiejś tam wartości, czuje się naiwny, czuje się jakby nie, nie w miejscu, że tak, że tak nie być, że, że boję się reakcji drugiej osoby. Więc w całej w całej. Um, w, w całym moim dochodzeniu do sprawy chcę podkreślić, że nam chodzi jako ludziom, chodzi o dlaczego i nie o, i nie o jak. I jak, mu, jak jest oczywiście wartościowe pytanie ma rację bytu, ale tylko i wyłącznie dlatego, jak mamy odpowiedź na dlaczego. Jeżeli nie wiemy dlaczego, nie, nie powinno być jak. I czał, cały czas jest, jest jak. Ten młody człowiek też yy, wstydził się by swojej staroświeckości. <laughs> Czyli właśnie to, zresztą nie tylko młody, myślę, że w środowisku naukowym też musisz czuć takie, yy, taki napór właśnie zdziwienia, dlaczego tak poważnie mówisz o piątym wymiarze. prawda? Ale i zanim jeszcze... Yy, yy, pani damy zadać pytanie to bo u Tima w książce jest cały rozdział o nieprzewidywalności i jak pan zapytał o Kolbego czy przywołał tą postać Kolbego to sobie uświadomiłem, jest teraz taka książka, ukazała się Człowiek Auschwitz przez Piotra Cywińskiego, kiedy on jakby przebadał zeznania świadków Auschwitz, zarówno wobec zachowania Kolbego, jak i zachowania Korczaka. I to, co mnie za, za, uderzyło w tych zeznaniach, to było to, że oni im wcale nie zaimponowali tym, że oddali życie. Za kogoś, bo to było normalne, życie się normalnie traciło. Natomiast to, co było dla nich wszystkich niezwykłe u nich, to że oni w nieprzewidziwalny sposób za zachowali się. To znaczy, wyszli z szeregu i zachowali się tak, jak nikt się pozostały nie zachowywał, to znaczy, że jesteśmy, że jakby jesteśmy w reżimie, że wszyscy robią to samo i tak samo i nagle pojawia się człowiek, który się w sposób nieprzewidywalny zachowuje i ultima ta, ta, ta kategoria nieprzewidywalności jest charakterystyką wolności również. Ja chciałam najpierw pewną taką konkluzję, która mi się nasunęła w, w trakcie tej kusy na temat y, wolności powiedzieć. A mianowicie y, osobiście odebrałam to w ten sposób, iż wolność nasza to jest tak naprawdę umiejętność, możliwość samoograniczania się, żeby po prostu nie wchodzić na ten teren wolności, która jest przynależna drugiej osobie społeczności, czy kogokolwiek. Natomiast pytanie, które chciałabym zadać dotyczy pana profesora rozmów z Ukraińcami na terenach, gdzie prowadzone są w tej chwili działania wojenne. Wspomniał pan o czymś takim, iż w trakcie rozmów bodajże chyba któryś z Ukraińców powiedział z tej wioski małej, gdzie pan profesor był. Że jemu do wolności wystarczy deokupacja, a nie wyzwolenie? Czy mógłby pan to trochę rozszerzyć? Bo padło takie określenie deokupacja w kontekście właśnie wyzwolenia. Dobra, to mi... Dobra. bo okej, okay. więc zaczynając od deokupacji. Mi się wydaje, że mądrość słowa deokupacji polega na tym, że jak mówi się o deokupacji, nie mówi się o wyzwoleniu, bo chodzi o to, że, że sami Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, że deokupacja danego regionu nie wystarczy na to, żeby wszyscy byli wolni. Rosjanie przy okazji zawsze mówią o wyzwoleniu, i to daje do myślenia, tak? Jak cokolwiek robią. To jest wyzwolenie. Tak? I to daje do myślenia, bo oni jakby dotarli do, um, do logicznej końcówki tej um, neg negatywnej wolności. Nie ma barier. Nie ma barier, bo nie ma, nie ma miasta. Wszyscy są wolni. Nie. Więc nie, mądrość tej okupacji polega na tym, że Człowiek rozumie, że to nie wystarczy. Oczywiście deokupacja jest potrzebna i Ukraińcy też mówią o wyzwoleniu, nie chcę przesadzać, ale jest potrzebne, konieczne, ale nie jest wystarczające. O to chodzi, o to chodzi. I jeżeli chodzi o, pa, o pani pierwszą uwagę, ja to, ja to inaczej chciałam się wyrazić, mianowicie, ja oczywiście są, są momenty gdzie Moja wolność może być, nie, nie ma mojej wolności. Gdzie może być pytanie, co jest właściwe, jak ja realizuję wolność, czy panie realizują wolność? Ale nie chodzi mi przede wszystkim o ograniczenie. Um, mi się wydaje, że to jest, że to też często, nie zawsze, ale to też często jest sztuczne, to ograniczenie. Że mówimy się o, jak klasyczny przykład jest tak, moja wolność się, um, moja wolność. Już nie działa od momentu, gdzie jest pani nos, albo odwrotnie. No tak, ale mi się wydaje, że to jest trochę banalne i ważniejsze pytanie, by były takie: um, dlaczego ja to w ogóle robię <grych> um, i, i dlaczego, pani, dlaczego pani jest tam? Innymi słowami, że ja, że tej jestem w ogóle. Nie jestem, nie jestem współczesnym filozofem, więc nie lubię tej sztucznych tej sztucznych sytuacji, które często pojawiają się w współczesnej filozofii. Um, ja zawsze, jak jestem skonfrontowany z, sytuac z taką sytuacją, myślę sobie, ale skąd, skąd te osoby w ogóle pochodzą i dlaczego, dlaczego są tam? I w ogóle nie przy nie czy muszą, czy muszą tam być, być może mogą po prostu zmienić temat, zamiast być tak i nos. Um, więc mi nie chodzi o ograniczenie. Um, mi chodzi o to, że wszechświat wszech jest tak, że są rzeczy, jakie są i są rzeczy, jakie, jakie być powinny. Jest jakieś między innymi Jest Jesteśmy w stanie czasu od czasu... Um, przekroczyć, zmienić tą granicą. Um, I w tej sferze a, rzeczy, jakie być powinny, jest też pewien problem, bo, jest, bo, bo tej, nie można realizować wszystkie te wartości jednocześnie. I wiara w to, że można zrealizować wszystkie wartości jednocześnie nazywa się totalitaryzmem. Tak? Jeżeli ja uważam, że właściwie lojalność, szczerość, piękno i tak dalej, że wszystko właściwie chodzi o obecność czy nieobecność własności prywatnej, jestem totalitarystą. Tak? Więc jeżeli ja uważam, że te różnice są rzeczywiste, są tylko powierzchowne, jestem totalitarystą, ale tej, tej, więc te wartości nie, nie, nie dadzą się nie dadzą się ujednolicić. Jest po prostu różnorodność, inherentna, tak po prostu jest. Ale nie chodzi mi o, no o ograniczenie, chodzi mi o pozytywne kombinatorstwo, że jesteśmy w stanie myśleć o tym, no tak, dzisiaj jestem lojalny, ale jutro, jutro będę szczery przy innej okazji i nasza przyjaźń będzie lepszy dzięki temu, że ja o tym myślałem. A tak? um, chodzi mi o to nie o to, że wiemy, jakie są ograniczenia. Chodzi mi o to, chodzi mi przede wszystkim o przyszłość, bo w naszej wyobraźni politycznej, ale też społecznej strasznie brakuje przyszłości. I to jest bardzo dziwne. Są, są przyszłości, ale są przede wszystkim negatywne, nie? katastrofalne nawet. I żeby myśleć o przyszłości, musimy mieć. Um, przynajmniej mało dozą tych wartości. Bo jeżeli ja chcę w, w, jeżeli ja sobie wyobrażam przy, przyszłość, gdzie ludzie są wolniejsze niż są, ja muszę mieć wartość. To nie, jest, to nie jest tylko kalkulacja. Ja po prostu ja wpycham pewną wartość albo pewne wartości w ten obraz przyszłości. Ja działam tak, um, ja działam tak, jakby tej wartości były realne i być może staną się realnymi um, poniekąd. Więc mi nie chodzi o ograniczenie w, w, w teraz. Chodzi mi o to, że przyszłość jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bogatsza niż nam się teraz wydaje. I przyszłość może być znacznie ogromnie lepsza, niż nam się teraz. Wydaje, ale jesteśmy w pułapce, bo myślimy o wolności w niewłaściwy sposób i ten sposób nam zapobiega, właśnie zapobiega właściwemu toku myślenia o przyszłości. Więc nie o, o to ograniczenie przede wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby być w stanie a, wyobrażać sobie lepszą przyszłość. Bo właściwie kombinacje w przyszłości są prawie nieobliczalne i niektóre są bardzo dobre, niektóre są bardzo przy, przyciągające, ale my tego nie widzimy. Um, I my tego nie widzimy dzięki moim zdaniem niewłaściwemu pojęciu wolności. Drodzy państwo, myślimy też o dzieciach, myślimy o końcu tej rozmowy. To co powiedziałeś tymi teraz na końcu o czym rozmawialiście państwo, przywołało mi moment rozmów z Czesławem Miłoszem tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, kiedy jeszcze była ruina tego Dworu, tutaj on przybył tu, to był 89 rok, i próbował nam powiedzieć, młodym ludziom wtedy, młodemu pokoleniu, że jesteśmy być może pierwszym pokoleniem po stuleciach, które ma szansę zainwestować w przyszłość. Że to, co zrobiły totalitaryzmy XX wieku, to nie tylko zakłamanie przeszłości. Miłość nam mówił, ale odebranie przyszłości, odebranie w, te, w tym sensie przyszłości, że nie ma sensu inwestować na długi dystans, że nie ma, se, że, że zmiana granic, emigracje, migracje, totalitaryzmy, przesiedlenia, zsyłki na Sybir, wszystko to spowodowało, że że nie było takiej mocy, takiej energii, żeby po prostu zainwestować w miejscu, gdzie się jest na długi dystans. My jesteśmy teraz w miejscu, które się odrodziło i mamy szansę mówienia dzięki Timowi również o tej perspektywie przyszłościowej. Mamy tutaj przesmyk Suwalski, coś tam jakieś helikoptery nam warczą na niebie. Militarnie, wiemy, że to wszystko nie jest takie proste, ale cały czas jesteśmy na tym polu bitwy. I teraz, co chciałbym na koniec jeszcze Państwu o tej książce powiedzieć, wracając do naszej metafory góry. To znaczy, ta książka mówi, że góra jest przede wszystkim. To znaczy, że jest o co się bić, jest na co się wspinać, jest o co walczyć. Ta książka mówi, że tej góry nie ma tam, gdzie sobie imperialiści wyobrażali wcześniej. Ta książka mówi, że nie ma góry tam, gdzie, gdzie ci, którzy potrzebowali szerpów, żeby się wspinać, wierzyli, że jest. Książ góra w książce o wolności Timothy Snydera jest zupełnie w innym miejscu. I to jest niezwykłe. Myślę, że troszkę udało nam się w tej rozmowie uchwycić, że te, zaczynamy mówić o innych kierunkach, zaczynamy mówić o innej górze. W kontekście i wolność nam pozwala mówić inaczej o tej górze. To jest dosyć niezwykłe. Wracając do, do tego wizerunku właśnie mężczyzny z Zaratustrą w ręku na górze, czy, czy z niczym, że właśnie wolność i rozmyślanie o wolności pozwala Timothy, Timothy Snyderowi mówić nam, czy wskazywać, że ta góra jest gdzie indziej, że ta, że ta bitwa dzisiaj toczy się w innych miejscach, w innych kierunkach i że będą o niej decydowali inni. Czy mają szansę, przynajmniej, zdecydować inni, niż do tej pory nam rysowali mapy czy, czy świat dookoła? I to jest ta walka, o którą, którą o ta wspinaczka, którą, którą mamy przed sobą. Bardzo będziemy tymie czekali na tą książkę. Ona jeszcze raz podkreślam, ukaże się w przyszłym roku. Będziemy mieli szansę się spotkać już po jej lekturze. Zobaczymy, ile wejdzie do tej książki z rozmów, i której dzisiaj przeprowadziliśmy i przeprowadzamy w tych, w ty, w tych tygodniach, w tych dniach tutaj. Mam nadzieję, że jakiś, jakąś cegiełkę do Twojego myślenia, do Twojej refleksji o wolności dokładamy. Timothy Snyder był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję Timie bardzo.